Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Tokio. Agnieszka Gawęcka, coach transformacji i hipnoterapeuta. Aga, dlaczego Tokio? Dlaczego Tokio? Bardzo dobre pytanie. Bo było blisko Szanghaju. Dostałam ofertę pracy i e, miałam dwa, dwa wybory: Tokio albo Seul. Mhm. Więc wydawało mi się Japonia po Szanghaju. To po prostu jakiś kosmos. No właśnie i poleciałam. Kosmos, że fajnie, bo coś nowego, coś innego, czy coś lepszego? Gdzie tam szlacowała się ta Japonia względem Szanghaju w twojej głowie wtedy? Bo wiesz co, Szanghaj był amazing. I pomyślałam, Japonia? Przecież o Japonii to ja tyle widziałam dobrego. Widziałam to wszystko z mediów, tak? No nie no to teraz jak Szanghaj był super, no to ja pewnie będzie odlotem. Po prostu jadę do innego świata. I rzeczywiście to jest inny świat. Ale czy był to odlot? Był to jakiś taki, mówiąc po polsku, upgrade? Czy to zdarzenie z rzeczywistością było nieco inne niż, niż oczekiwałaś? Było inne. Było dosyć hardkorowe. Okej. Okay. Ponieważ ja w Szanghaju przeszłam lockdown. Czyli coś, co ludziom się wydawało masakryczne, <laughs> I to było, no mówmy się szczerze, początkowo bardzo, bardzo przykre doświadczenie, a później a później jakoś to wszystko szło trochę innym tempem, ludzie sobie super pomagali. Ja po prostu odkryłam ludzi raz jeszcze i taką naturę dobrą ludzką. Więc tam było tyle dobrego, że ja mam wspomnienia bardzo dobre. No ale jak już Japonia była po lockdownie, już tam się nic nie działo, więc. Będąc już w tym procesie chińskim, jak już to przeszłam, już mogłam lecieć, to myślę: Jej, kurz będzie super, tam już masek nie noszą, e, nie mają żadnych zasad, już nie mam tych testów, będzie super. I nigdy się nie czułam bardziej odizolowana od świata jak wtedy. Okej. Okay. Ale to wynika z tego, że jeszcze były te restrykcje po covidowe. Nie było już nie czy było już. Oni po prostu już wprowadzili pewne zasady takiej izolacji. Oni się nie izolowali, już nie musieli się izolować, ale okay. oni sami się izolowali. Czyli Japończycy mieli taki, taki, taki wewnętrzny nakaz, taki trochę społeczny, niepisany. Nosili maski, odwracali się, to, to były moje doświadczenia, odwracali się w windzie plecami i to wszystko było, to czegoś się nauczyli w, podczas lockdownu. Ja myślę, że przed lockdownem oni też, tak jak cała Azja, nosili maski. W Azji jest to dosyć powszechne, jeżeli jesteś chora, kichasz, Idziesz do pracy, oni pracują nadal, ale też chcesz zachować respekt dla innych. Ale to był taki szok. I owce krajowcy też nie są tak mile widziani. Ten pierwszy moment takiej osoby, która tam. takiego spadochroniarza, jak ja z psem pod pachą. Czy to był pies z Chin? Pies z Chin, ze śmietnika. Dokładnie. I my wylądowałyśmy tam, mieszkałyśmy w malutkim hoteliku. Um, I to było dosyć traumatyczne. Jakby też czujesz, że, że takie uczucie, że nie, nie, że nie jesteś mile widziany, ale tak ludzie bardzo neutralnie, a wręcz właśnie tą drugą stronę trochę tak też patrzyli na obcokrajowców jako osoby, które mogą ewentualnie przynieść jakąś chorobę. Więc ja odkrywałam to wszystko, ja się pytałam ludzi, z którymi pracowałam. Pracowałam online wtedy też. Naprawdę, to, było, to był moment, który był dla mnie tak trudny emocjonalnie. Zastanawiałam się długo, o co chodzi. W Chinach mimo tego lockdownu, ludzie byli bardzo otwarci. Gadali, pomagali sobie. Po prostu nie, ja nie czułam w, w jakimkolwiek momencie, że jestem sama. Miałam wsparcie fantastycznych sąsiadów. Mieliśmy świetny. To, to, ten moment wsparcia był genialny. I nawet ci, którzy nie mówili po angielsku, pomagali. Wiesz, takim. Czuję, że wszyscy są w tym, w tym samym momencie, w tym samej sytuacji, i to było cudne, naprawdę. I przyjechałam do Japonii i poczułam: poczułam okej, okay, to o tym mówiły te książki. Hmm, to o tym czytałam w tych książkach. A, ale nie, nie wierzyłam, jak jechałam do Japonii, że może coś takiego być. Może też takie ludzkie po prostu wyciągnięcie ręki, uśmiech. Brakowało mi, że ludzie będą mówić. Dzień dobry w Indzie. Mieszkałam w, w apartamencie w super lokalizacji i też bardzo rzadko się sąsiedzi odzywali. A ja nieustannie mówiłam o go zajmę codziennie rano w windzie i pomyślałam, do tego momentu będę mówić, z którego będą, zaczną mi od od odpowiadać. I zaczęli? I zaczęli. I odpowiadali mi good morning, więc byłam w szoku. A to bo cztery miesiące, mi zajęło. Ale realnie przez te pierwsze tygodnie czy miesiące oni milczeli w odpowiedzi na twoje tak, dzień dobry? Tak. Tak. Okej. Okay. Tak. A myślisz, że to nazwałabym to tak, odczytując to, co mówisz, to, to mikro rozczarowanie tym lądowaniem w Japonii wynikało właśnie z tego, że miałaś wysokie oczekiwania mm. i odwrotnie, czyli lecąc do Chin nie miałaś zbyt wysokich oczekiwań, więc to miejsce cię zaskoczyło na plus? Czy to mm. właśnie z jakim nastawieniem wjeżdżamy może determinować to, że finalnie jakieś miejsce właśnie nie spełnia tych naszych wyobrażeń? Tak, tak. To, co zrozumiałam po sześciu latach mieszkania w Azji, w różnych miejscach, to to, że wszystko, co wiedziałam o Chinach, jest nieprawdą i wszystko, co wiedziałam o Japonii, też nie jest prawdą. Czyli Japonię miałam, wiesz, w głowie miałam po prostu, no tak jak wszyscy widzimy Japonię. Perfekcyjny Ale magia też, magia. Mhm. Jest tam jakaś magia. I jest magia. W Japonii jest mnóstwo magii. Um, ale jak mieszkasz w kraju, to też inaczej widzisz ten kraj, tak? Musisz sobie poradzić z wieloma rzeczami. To, co w Chinach było super proste, w Japonii wydawało się tak skomplikowane, że em, ja być może te oczekiwania zbudowałam na właśnie szanghajskich doświadczeniach. Tam było szybko na dziś, na, ewentualnie na jutro rano, em, wszystko online, więc cokolwiek robiłam jako obcy krawiec, było dużo mniej skomplikowane. I oczywiście były też wyzwania. Ale tych wyzwań było, porównując z Japonią, mało. Chiny mają takie, jak ja to teraz ukłuwam, bo wiesz, widzę i porównuję. Mm -hmm. I oczywiście moim największym tematem właśnie Boże porównywałam, bo jak przyjechałam do Japonii, a w Szanghaju tak, a tutaj, a dlaczego oni tak to utrudniają? Dla... Pewnie, gdybym przeleciała z Polski, bezpośrednio miałem podobnie. Natomiast porównywałam do Szanghaju i, i to był mój największy. Może błąd, bo też bym się inaczej czuła. Może oczekiwałam też, że. że wow, taki, taki, taki rodzaj you are welcome. A tak po prostu w Japonii nie ma. I ja, ja to dzisiaj rozumiem, ale wtedy to dla mnie było dosyć traumatyczne. To dla mnie to, co tyle ciekawe, że nazwijmy to my z Europy, kiedy wyobrażamy sobie przeróżne kraje azjatyckie. Myślę, że niejednokrotnie w jakiś sposób. Wkładamy Japonię i Chiny w swej, no, nie ukrywajmy, jakiejś tam ignorancji, w kwoli uproszczenia do jednego worka, i nie myślimy mm. sobie, że to są kraje, które można zestawić ze sobą. Na zasadzie przeciwieństw, więc myślę, że to już jest bardzo ciekawe, że mogłaś tego doświadczyć i jeszcze stwierdzić, że twoje wyobrażenia są zupełnie odwrotne, niż, czy rzeczywistość tak. jest zupełnie odwrotna niż twoje wyobrażenia, więc żeby zrobić taką mikro retrospekcję i trochę lepiej zrozumieć u ciebie tą, tą zmianę, to w takim razie dlaczego Szanghaj? Jak to było, kiedy wjechałaś? tam. Czy mm. właśnie to miejsce bardziej cię przywitało? zawsze się śmieję, jak też rozmawiam właśnie no, z różnymi osobami, które przyjechały do różnych miejsc, że my niejednokrotnie wyjeżdżając, prowadzając się, mamy takie oczekiwanie, że to miejsce przywita nas z otwartymi ramionami i powie, Aga, czekaliśmy tak, na ciebie, tutaj brawo. jest twoje nowe, wspaniałe życie, tak, więc tak. już wiemy, że w Japonii niekoniecznie y, lokali byli zainteresowani y, tutaj oswajaniem cię z tym miejscem, ale jestem ciekawa, czy w Szanghaju właśnie to, to lądowanie było o wiele bardziej miękkie niż, y, niż zakładałaś. Tak. Było dużo wyzwań, bo jakbym mieszkając za granicą, albo w kraju, który jest tak różny, myślę sobie, że jakbym się przyjechała do Portugalii, może by mnie te rzeczy nie zaskoczyło, tak? Jakbym z Polski pojechała do Portugalii, bo do Szwecji, kto? Tak już z nami, mam mnóstwo znajomych, którzy mi opowiadają tę historię, to mnie liczyła na to, że Szwed mnie zaprosi na, na, na piwko wieczorem. Tak? Szanghaj był rzeczywiście był taki multi -culti i, I ta wolność, którą jakby, jakby już jakby przeszłam te wszystkie pier pierwsze procesy, jak już się osadziłam, mnóstwo podróżowałam. I, I ludzie, to jest olbrzymi kraj, to jest po prostu gigantyczny kraj. Jest tak różnorodny i tak niezwykły, w Chinach czuć życie. Jakby ten mhm. kolor, ta barwa, to jedzenie, gdziekolwiek jedziesz, to jest takie, wiesz, poruszycie. Jak zobacz, jak nadmówię, to. Mhm. Poruszy. Ja też widzę ten błysk w oku, kiedy <grym> tak. pada hasło Chiny. <grym> A w Japonii, co jest piękne, bo ja to teraz bardzo doceniam, tylko zajęło mi mnóstwo czasu, żeby zobaczyć, co jest tam dla mnie i, i czego ja się mogę nauczyć. I myślę, że właśnie ma taka natura, że chce się czegoś nauczyć pozwoliła mi zobaczyć też Japonię z innej strony. Więcej spokoju, więcej oddechu i więcej przestrzeni, więcej pauzy. Oni, jak rozmawiają, też mają taki moment, że nie mówią. I wiesz, jak ja gadam, gadam, gadam i przyjechałam i, i poznaję Japończyków i bardzo jestem wdzięczna za każde spotkanie y, z lokalesami. Naprawdę, są, są cudne. I niektóre są bardzo wzruszające ale oni po prostu nie mówią na przykład. Mm -hmm. I, ty, I myślę sobie, trzeba teraz coś powiedzieć może. Nauczyłam się już przestać mówić. E, praktyki, które robię w, w Tokio też i szkoły i Kebany, tyle mnie nauczyły, że ja, ja odkrywam nowy świat. I to jest piękne. Tylko musiałam pozwolić sobie przejść ten czas tych oczekiwań i tego trochę wyczyścić to swoje oczekiwanie na temat Japonii. Każdy kraj jest i tak, i tak, i wszędzie jest yin-yang. Yang. Chiny nie były tylko też o tym, Chiny dawały też coś, coś innego, i też były wyzwania. Ja w Japonii jest dużo dobrego, na początku tego nie widziałam, ale zainteresowana byłam sztuką, kulturą na maksa. Ale nie mogłam jej widzieć, ponieważ przeciętny Japończyk, on ci o tym nie opowie. Wszystkie, to wszystko, o czym rozmawiamy, będąc poza Japonią, mhm. Jak rozmawiasz z przeciętnym Japończykiem, on no nawet nie wie o czym ty mówisz. Jakie ikigai? Jakie kintsugi? Albo poczekaj, nie wie, bo to jest jakaś historia, którą my sobie opowiadamy o Japonii, zrezerwowana dla jakiejś tam grupy mm -hmm. Japończyków. Czy to jest tak bardzo częścią ich mentalności, systemu wartości, że oni tego nie nazywają, bo to jest oczywiste i to jest wynik? Tak. Dobre pytanie, bo to też było moim pytaniem. Jak ja odkrywam to i jak rozmawiam z przeciętnym Japończykiem, on po prostu o tym nie wie. Więc ta cała magia, która się dzieje, jest dużo więcej magii na zewnątrz. I dużo też yy, tematów, które się nauczyłam o Japonii, będąc w Polsce, jak pojechałam do Japonii, pytałam jakieś masaże, które się robi teraz to wszystko jest taki trend, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Nikt nie wiedział w ogóle, o czym ja mówię. I wydaje mi się, kuwam coś takiego, że oni są bardzo też praktyczni w tym swoim życiu. Więc pamiętam rozmowę z koleżanką, która powiedziała, wiesz co, tam dwa, dwie relikie są takie funkcjonujące, jest buddyzm i shintoizm I ona mówi, wiesz co, my trochę mamy tak, trochę tak, tu chodzimy do świątyni, um, pójdziemy też do buddyjskiej, ale chodzimy do Shinto Shrines, pomodlić się. I to jest bardzo silne, związane właśnie z naturą. Jakby wierzą, że w um, um, tym power of nature. I o tym by dużo gadać, To jest też cudne i piękne. Ale mówi, wiesz, ale miałam, wzięłam ślub, w wierze katolickiej. A w wierze katolickiej, no nie, no wiesz, byliśmy tam biała suknia, bo wiesz, mamy takie praktyczne podejście do religii, więc i rzeczywiście zobaczyłam, że tam są takie, wiesz, kościoły, które są stylizowane tylko po to, żeby jakaś ceremonia się odbyła. I pomyślałam, okej, okay, ale zupełnie inaczej. I może też tutaj jest jakaś sztuka tego, że oni oni w tym. Oni płynnie przechodzą jeden do drugiego i nie mają jakiegoś, wiesz, że, że musi być tylko to. I oczywiście, jak ja ci opowiadam Tobie, to też opowiadam ci moje doświadczenia z ludźmi, i takie szczerze zainteresowanie, zadawanie pytań, ale to też nie jest jakaś. Nie, nie jesteśmy. Nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy wszyscy mhm, tak. na no pewno. Ja po prostu, jak odkrywam coś, to zawsze pytam. I większość rzeczy. Em, o, gotować, więc to, był, to było pierwsze, co, o co pytałam e, w pracy, jak szłam do biura. I wiesz, naprawdę mało osób gotowało. Może jedną osobę znalazłam, która gotowała w domu i która mogła powiedzieć, co to jest e, kodzi. E, wow, ty, ty to robisz, Aga? więc ja też miałam takie momenty, a ktoś to tak nie robi, no przecież to jest to jest złoto. złoto. <grym> Opowiadam im, dlaczego to odkryłam, jakie to jest super, ale oni, okej. Okay. Wiesz co mi teraz przyszło do głowy, że jest takie stwierdzenie syndrom paryski, czyli to rozczarowanie Paryżem, kiedy turysta i właśnie to, o ile się nie mylę, powstało tak. w Japonii, tak. czyli tak. właśnie wyidealizowany Paryż. I japoński turysta, który tam jedzie i odkrywano, że nie jest to miasto z miłości, tak z, tak, z pocztówki. Jest tam seria rzeczy, które są w ogóle brzydkie, niefajne i brudne. A teraz tak sobie myślę, że to też działa w drugą stronę. My też mhm. bardzo ładnie sobie wyidealizowaliśmy Japonię trochę jako taką idylę, jako takie miejsce. Wiecznego porządku, spokoju, harmonii. Harmonii tego, że każdy wie, jakie jest jego miejsce, wykonuje to, co do niego należy, jednocześnie jest uduchowiony, ale też dba o jakość. Wszystko jest takie nowoczesne i jeszcze jedzenie jest przepyszne. I to jest trochę taki, dla mnie przynajmniej, to wizualizuję sobie to jako taki obrazek z takiego trochę serialu o przyszłości. Zastanawiam się. Mm jak wygląda ten syndrom japoński, jakie mm. są takie rzeczy, na przykład właśnie dla, dla Ciebie, już powiedziałaś o tym, że odkrywasz, że przeciętny Japończyk zupełnie nie reprezentuje tych wszystkich y, nurtów, czy tych wszystkich atrybutów, tak. nazwijmy to. To w takim razie, kim w rzeczywistości jest ten przeciętny Japończyk, mm. jeżeli możemy się pokusić o taką generalizację? No i bardzo ważne podpytanie, czyli... Kim jest przeciętny Japończyk versus kim jest przeciętny Tokijczyk? I czy to jest hmm. zasadnicza różnica, czy Świetne niekoniecznie? Pytanie. Świetne pytanie. To są wszystkie pytania, które ja sobie zadawałam po drodze i próbowałam na nie znaleźć odpowiedź. Trochę tak próbując się osadzić, wiesz, tak poczuć się dobrze. Jak wiem, to już jestem. trochę tak. czuję się bezpieczniej. <laughs> um, dobra, zacznijmy od przeciętnego Japończyka, jak, jak ludzie żyją, może, bo to też tak. było coś co ja eksplorowałam, bo jestem totalnie w tym zanurzona i też um, moja praca na tym polegała i ten life at home to, to było zawsze i to w Chinach, i w, i w Europie, jak byłam, to zawsze eksplorowałam i to było takie super, super moment, żeby odkryć jakby jak ludzie żyją, tak naprawdę. No więc ja mam imię w głowie z tych wszystkich magazynów japońskich, minimalizm. Wchodzisz i po prostu zachwycasz się. I miałam super szczęście, być w kilku domach japońskich, prawdziwych Japończyków, takich przeciętnych Japończyków, tak jakbyśmy poszli dzisiaj do, ja do Kowalskiego. I Zresztą w Chinach też to robiłam. No. E Japończyk żyje jak przeciętny Kowalski. Także ma mnóstwo rzeczy w domu, o których istnieniu nawet nie wie. E mnóstwo rzeczy kupuje i pewnie żyją, jakbyśmy dzisiaj miały wejść do domu japońskiego to mniej rzeczy by wisiało na ścianach ze względu na trzęsienia ziemi. Oni wszyscy bardzo się tego boją i oni bardzo skrupulatnie przestrzegają tego. To by była jedyna rzecz, coś byś powiedziała, może jest inna reszta, czy dokładnie taka sama. Rozmiary domów tokijskich będą mniejsze. Oczywiście apartamenty, te wszystkie skrajne, 18 metrów kwadratowych, ludzie żyją, nie wiem, tam na 10 też. Ja mam filmy. Pewnie to się dzieje, jakby rozumiem. Ludzie pracują w jakiejś w jakiejś lokalizacji i nie chcą dojeżdżać, bo dojazdy są w Tokio też zabójcze. Minimum godzina. Godzina to jest super, jak dojeżdżasz gdzieś. Więc rozumiem, że ludzie żyją w małych mikroapartamentach. I w takim też byłam. No to też byłam no, zdziwiona. Myślałam, że będzie inaczej wyglądało. Widzisz, właśnie to, co media robią, że jakby zapodają na jakieś obrazy I my to, my to jakby cały czas rejestrujemy. I później... Czego oczekujesz w Japonii, to jest to, co widzisz wcześniej, co przeczytałaś o Japonii. Więc dla mnie to było też takim momentem zwrotnym. Mówię, okej, okay, dobra. Mm, dobra, więcej książek, więcej zasobów. Ja, ja, ja chcę wiedzieć coś więcej. Więc to było zaskakujące. E, pamiętam, jak zapytałam pani w domu. Trójka dzieci, e, para rodziców, oczywiście, i, i zapytałam ją, co masz tam na górze? Widziałam taki story, A ona mówi, że co, ja tam od pięciu lat nie zaglądałam. I pamiętam, jak dziś w jak mi nie? <noise> niemożliwe. No, tak nam się wydaje. Też mieszkając, ja mieszkałam niedaleko Ginzy, dosłownie 10 minut od Ginzy, ja przy, przy Sumida River. Przepiękne miejsce. I też obserwowałam i ten, ten pierwszy moment, jak przyjechałam z psem i chodziłam z nią, spacerowałam przy tej lokalizacji. Też było dla mnie, robiłam zdjęcia wszystkich domów i nie mogłam uwierzyć, że to są japońskie domy. Mówię, nie, tego na zdjęciach nie było. Ja jestem w centrum y, Tokio. Wyobrażałam, że wszystkie są takie, jak widzimy na zdjęciach. Wcale tak nie jest. Ludzie mieszkają naprawdę w, w słabych warunkach. Czasem te, znaczy ja oceniam to teraz, tak? Czasem te domy wyglądają też tak, że okna są wszystkie pozamykane, y, albo światło w środku jest niebieskie, mnóstwo rzeczy, mnóstwo starych gazet. Ja jak chodziłam z tym, zatrzymywałam się od czasu do czasu, bo to po prostu uwielbiam z ciekawości, więc to było pierwsze. Mm -hmm. Ale żeby też nie mówić, że tylko tak, bo właśnie to, co widzimy na zdjęciach, też egzystuje, tam jest to. Tylko nam się daje, że to jest tylko o tym, tak? Więc i zaczęłam to odkrywać. Mówię, dobra, no to jest, jest fajnie, jest dosyć ru, duża różnorodność, jakiś balans pomiędzy tym uroczym obrazkiem, który ja widziałam i, i rzeczywistością. Um, Starzejące się społeczeństwo, widoczne, ale niewidoczne także, jak jeździsz w Tokio, że gdzieś te starsze osoby, tylko w takich miejscach nieobleganych przez turystów, mnóstwo starszych ludzi. Teraz też mieszkam w innej lokalizacji, pewnie będziemy o tym rozmawiać. Widzę to, ale cudnie, oni egzystują razem ze wszystkimi innymi, ponieważ tam jest bardzo duży respekt kłodzian, albo duży taki nacisk na to, żeby zaopiekować się starszymi osobami. Ale te osoby też mieszkają dokładnie tak, jak ci mówię. I to jest, to jest taki pierwszy moment. Mhm. Mówiłaś się innowacji, to dla mnie też było. Po Szanghaju myślę tak, Szanghaj był super innowacyjny, Chiny super do przodu, Czyli oni cały czas patrzą do przodu, robią rzeczy, przewracają się i to dalej uczą się on the go. A Japonia Japonia boi się popełniać błędów. Tak bo ludzie się popełnia, boją popełniać błędy, więc yy, więc się stopują. Tam jakby to, to nie ma takiego poczucia, że szybciej, więcej do przodu. Ale z drugiej strony odkryłam, że to jest piękne. Bo ja się tak przyzwyczaiłam, że szybciej do przodu, więcej, jak jest jakaś okazja, to trzeba. W Japonii niekoniecznie. Jakby ludzie są bardzo zadowoleni z tego, co mają. Um, nie mówię, less is more, ale what I have is enough. I to też jest cudne. Czyli takiego pędu nie ma do przodu. Nie, oni, oni robią rzeczy tak, jak robili. Um, nie będą z, z, z sprawdzać, co mogą zrobić lepiej, ponieważ dobrze okay. zrobić proces dokładnie w ten sam sposób, e, więc innowacyjność, e, nie nazwałabym tego w ten sposób. Wręcz powiedziałabym, że Japonia żyje w przyszłości. To, Ale jest, to jest mega ciekawe, to jest mega ciekawe. dlatego że e, śmieję się w mega głowie, ciekawe. bo moja przyjaciółka, która była w Japonii, powiedziała mi, Karol, w Japonii wszystko jest stare. Mhm. Nam się wydaje, że tam wszystko jest innowacyjne, nowoczesne. Nie, tam wszystko jest stare. Tak. I po prostu się psuje, no jak się zepsuje, no to pewnie zakładam, że ktoś to naprawi, ale y, póki, póki działa, to wygląda, wygląda troszkę retro. Fajnie, że to powiedziała Twoja koleżanka, że to nie moje słowa są. E, ale dokładnie to miałam, że jak coś się zepsuło, albo widzisz dziurę w chodniku, to będzie obklejona mnóstwem takich doka taśm, że z dziura, mhm. ale niekoniecznie ona będzie naprawiona. Myślę sobie, że już w jakimś momencie to wszystko jest naprawiona. Natomiast metro wygląda tak, jak pięć lat temu odwiedzałam Tokio i te stacje, które były restaurowane, nadal tak to wszystko wygląda. Komunikacja w metrze jest tak skomplikowana, że pamiętam, że jak przyjechałam, ale naprawdę popłakałam się raz w metrze ze stresu. <grym> Poszękałam, gdzie wszystko było też proste. Mój mózg nie, nie był w stanie przebić tych informacji. Po prostu byłam totalnie rozbita tym i musiałam... Trochę czasu mi zajęło. Właśnie to jest też o tym, że dodatkowa informacja będzie dodatkowo obszklona. Już nie zorientujesz się, która jest najważniejsza. Jakby taki patchwork się robi, wiesz, dobra, to też trzeba zalaminowany poster wrzucić na ścianę. Więc tego jest tak dużo i pewnie wszystko jest ważne. Trzeba się nauczyć też wybierać te informacje. No właśnie, a ja myślałam, że Japonia minimalnie, że ta informacja jest minimalna. Wszyscy, wszyscy wiedzą, wszystko jest w porządku, nie trzeba jakoś tak bombardować informacją. E, I o tym, że wszystko stare, tak. E, kilka razy pytałam o znajomości: słuchajcie, jest takie, takie, takie centrum, takie, takie innowacyjne centrum jakieś w Tokio, żeby tam pójść, zobaczyć jakieś nowoczesne budynki, ponieważ na pierwszy rzut oka dla mnie wszystkie elewacje nawet tych luksusowych brandów były takie z lat 80. I, i ten moment takiego rozczarowania wręcz, i pamiętam, że siedziałam ze swoimi znajomymi i mam ja takie szczęście do fantastycznych ludzi. To jest w ogóle inny podcast, ale nie sam, fenomenalnych ludzi poznaję. Pamiętam, że siedzę z Joszką i z Kevinem. Ona jest Japonką, on Kanadyjczykiem. Ma 30-40 lat razem. Wyjechali z Japonii, gdzie dzieciaki były dosyć, dosyć małe, ponieważ edukacja w Japonii jest dosyć przehistoryczna. To taka Czasy pruskie, jak oni to mówią. Zobacz, wszyscy wyglądają w mundurkach takich samych. A ja pamiętam, siedziałam z nimi i mówię: Kevin, Kevin, bo wiesz, ale chciałam zrozumieć tę Japonię. To był mój drugi miesiąc albo trzeci i miałam takie pragnienie złapać się czegoś, żeby zrozumieć, bo naprawdę było mi trudno. Ja mówię: Słuchaj, bo ja tak zawsze myślałam, że Japonia jest taka innowacyjna innovative, innovation everywhere. A on mówi: Yes, imitation. Ja mówię: What do you mean? A on mówi, Japończycy naprawdę cyzolują imitation. Tak, i miał rację. Czyli w Japonii nacisk na proces i na to, jak się robi rzeczy, jak dobrze się robi, bo o tym powiedzmy sobie, to jest cudne, mhm. żeby popatrzeć na tą drugą stronę. Jak wszystko jest yin yang, zawsze jest to dobre i to powiedzmy ten, ten cień, ale dzisiaj na to patrzy inaczej. Ale wtedy oczekiwałam, że oni będą innowative, że to będzie po prostu, wiesz, moving forward, oni testują dużo różnych rzeczy. No nie, nie testują. E, prawdopodobnie w, w, nie wiem, w, w tych przestrzeniach, które ja eksplorowałam, e, to jest takie przestarzałe, takie zaprzeszłe, takie jakby czasy świetności w latach 80. już minęły, ale było prosperity, było to. Tylko, że dokładnie jak było wtedy, jest teraz. Czyli świat idzie do przodu. A Japonia zatrzymała się moim zdaniem i zdaniem też wielu osób, z którymi rozmawiam, właśnie w tym czasie. Czyli odtwarzamy to, co już wiemy. Bardzo trudno jest Japończykowi też powiedzieć, słuchaj, może zrobimy coś lepiej, to jest najgorsze, co możesz powiedzieć. I ja tego doświadczyłam, ha, ha. bo takim trochę dystraptorem. byłam. Wiesz, od razu widziałam, dobra, słuchajcie, ale to nie musimy tyle czasu, możemy to, to. Nie. Będziemy siedzieć i robić to tyle czasu, i 12 godzin dziennie będziemy siedzieć w pracy. I więc ja myślę sobie, że moja, mój mindset już był gdzieś indziej, ale oczekiwania, że ja, ja będę musiała gdzieś dobić do Japończyków, wie, że ja będę musiała się też challenge'ować mm -hmm. w tej sferze, a ja musiałam się challenge'ować gdzie indziej. I to było, to, było, to było trudne, ale zarazem piękne. Dzisiaj widzę, na, widzę to z innej perspektywy i bardzo też doceniam. Właśnie pojawia się pytanie w mojej głowie, jak rozwinąć się zatem w Japonii, która się nie chce rozwijać, ale trochę na nie odpowiedziałaś, mówiąc, że ten rozwój może. Odbywać się zupełnie w innej przestrzeni. I tak myślę sobie, że Japonia w takim razie jest trochę o jakości, bo jeżeli to jest stare, to nie znaczy, że jest złe, znaczy, że cały czas tak. działa. I czy rozgryzłaś też, z czego wynika ten brak chęci innowacji, to trwanie przy tych przyzwyczajeniach, tak. czy to jest w jakiś sposób, nie wiem, po powiązane z? dobrobytem, z tym, że tam nie ma tej potrzeby rozwoju, bo już jest dobrze, albo skąd akceptacja tego, że tak jak mm -hmm. jest, jest wystarczająco. Bardzo mnie to bardzo mnie to ciekawi mm -hmm. i obstawiam, że, że analizowałaś to wielokrotnie. Och. Chiny były o let's do it. Dzisiaj decydujemy w poniedziałek jest zrobione. I to, to był taki speed, że ja czegoś takiego nie widziałam w życiu. Dzisiaj otwieramy Sklep otwieramy za dwa dni, i jeszcze nie ma drzew dookoła i te drzewa za dwa dni są. Ja pamiętam moment, myślę, nie mogę w to uwierzyć. W Polsce to by się działo, powiedzmy, w miesiąc, też bardzo szybko. W Japonii coś będzie trwało trzy lata i nadal nie będziesz widziała jakby tego końca. Przygotowanie do całego procesu trwa bardzo długo. Później ten proces trwa i on jest naprawdę dobrze zrobiony, świetnie na najwyższym poziomie. Wszyscy wiedzą, co mam robić. Natomiast jeżeli tylko jedna, jedna część nie działa, wszyscy są pogubieni. I też nikt nie bierze odpowiedzialności. Okej, okay, dobra, ja to wezmę. Też Polacy mają coś takiego, nie? że okej, okay, coś nie działa, poczekaj, no ktoś zawsze... Uh -huh. Mamy taką naturę, że z, znajdę rozwiązanie. I w Japonii tego nie ma. I to chyba też był taki temat, który mi najbardziej bolał, że um, w takim życiu zwykłym, jak coś załatwiasz, i gdzieś jedziesz, nie ma i tyle. Jakby, okej, okay, i co teraz? No, sumimasen, bardzo przepraszam. To wszystko. W Chinach, em, dobra, nie mamy jeszcze rozwiązania. Jeszcze, jeszcze nie mamy. Poczekajcie, wymyślimy coś. I mindset jest taki, ok. I can do it, znajdę rozwiązanie. W Japonii powiedzą ci wszystko, czego nie mogą zrobić w tej sytuacji. I, i naprawdę będą, są super przekonani, że tego się nie da zrobić. I na początku wydawało mi się to, mówię, no nie, no właśnie na innowacja idzie, wiesz, innowacja jest z takiego poziomu I'm curious, chcę zrobić coś inaczej albo szukam nowych rozwiązań. Tego tam nie czułam. No i właśnie, dobra, myślę sobie, no nie czuję, nie widzę, nie rozumiem, jakoś chcę zacząć, coś muszę zrobić, żeby, żeby może złapać to inaczej. Wiesz, książki książkami, one bardzo dużo dają. Mam całą listę, plejadę różnych y, książek i, i mogę. Mogę polecać, ale książka to jest książka. Fajnie w realnym życiu czegoś doświadczyć innego. No więc ja zaczęłam wychodzić do ludzi, do lokalnych osób, do lokalnych osób, co na to na po polsku nie brzmi, do Japończyków i z nimi rozmawiać, zadawać pytania. I czasem oni byli zaskoczeni moim pytaniem, a, a czasem nie umieli odpowiedzieć. Więc też zrozumiałam, okej, okay, to jak ja widzę świat, jest inaczej niż Japończyk widzi świat. I też zaczęłam nau nauczyłam się inaczej zadawać pytania. I to było dla mnie też momentem zwrotnym. Czyli wiesz, puściłam wszystkie swoje przekonania albo inaczej te filtry, które miałam na oczach. Dobra, odkładam to na bok. Jak jestem zainteresowana człowiekiem, to muszę nauczyć się inaczej pytać. Poszłam do szkoły ikebany. Teraz studiuję Kebany, Już właściwie nawet za, za chwilę kończę. E, I poszłam do japońskiej szkoły ikebany. I ja i wychodziłam za każdym razem po prostu oszłamiona i też nie przegadałam tam dużo, bo wiesz, moja nauczycielka mówi po japońsku, oczywiście i mówi trochę po angielsku trochę, really, really trochę, więc um, więc obserwowałam pytałam um, zupełnie inaczej odbierałam tą rzeczywistość tam, po prostu włączałam inne zmysły i to było dla mnie transformacyjne um, i mówię dobra Idę teraz do japońskiego nauczyciela. I chodzę do japońskich nauczycieli teraz, ponieważ wiem, że też od czegoś zupełnie innego od nich uczę, w ogóle innego, innego podejścia, innego widzenia tej całej sztuki. I transformujące było dla mnie, jak, jak przyszedł master całej szkoły, który mówi po angielsku, ale to guru przyszedł. I on zaczął opowiadać tak poetycko o tej kabanie. Ja po prostu my spijałam z ust. Pamiętam, wyszłam z tej klasy, myślę, no nie, no, po prostu jakby do, jakbym dotknęła zupełnie innego świata. I tak jest właśnie z Japonią. Ja dotykam innego świata. Ja tam jeszcze nie byłam, ale jak już jestem i ja oni pozwalają mi tam wejść. To po prostu cieszę się, jak moje dziecko. I to jest. I to jest skrajne. To jest tak, jak Japonia według mnie, w moich oczach. Japonia jest taka skrajna. Ludzie są super zestresowani zasadami. Oni muszą przestrzegać zasad. Niejednokrotnie nie, nie chcą. Ale tak jest, że, że jest o, jakieś oczekiwanie, właśnie, żeby utrzymać ład, tą harmonię japońską. A z drugiej strony jest też dużo takiego mrocznego japońskiego um, świata. Ale to jest skrajne. I ja właśnie, ja mam, mam wrażenie, że jak już te swoje oczekiwania odstawiam na bok, to wchodzę do tych światów um, i zawsze coś odkrywam nowego. Bo dla mnie jakby percepcja jest zupełnie inna. Wyobrażasz sobie, że. Na Ikebaniu mówimy o tym, jaka jest przestrzeń pomiędzy dwoma kwiatami. O tej przestrzeni rozmawiamy. Ja wam na SP. Jestem artystą, takim wiesz, jakby uwielbiam sztukę, uwielbiam. I te, ta nowa forma, ta nowa formuła opowiadania o tym no, wow. Percypowanie rzeczywistości w ogóle w Japonii jest innej, też przestrzeni o tym, jak ludzie mieszkają, ale chcę odpowiedzieć tylko na to, co, co mi zadałeś pytanie bo ja się mogę rozgadać i rozgadać. A to powiedz mi, co masz na myśli przez mroczny japoński świat? Wszystko to jest cudne w Japonii, magiczne. Jako tury, jak, jak jedziesz tam jako turysta, jakby myślę, że jakby też nie znam, nie znam osoby, która powiedziała, że nie lubi Japonii. O tym jak pojedzie na kilka tygodni. Ludzie są w zachwycie, mają tą, są w tej magii. Wracają i opowiadają o Japonii, o tym magicznym miejscu, które też każdy odkrywa, będąc w Japonii mieszkając. Ale jest też dużo tego mrocznego, takiego nieznanego, takich, takich sytuacji, których nie wymyśliłabyś, ponieważ nie mia, ja nie miałam nigdy z nimi do czynienia. Jakby ludzie są zamknięci w sobie, bo już mówimy o Tokijczykach, a z drugiej strony piątek, sobota jak piją, to są tak otwarci i naprawdę m, alkoholizm i upijanie się jest na takim poziomie, że mi, czasem jest wstyd, jakby wstyd bo czegoś takiego nie widziałam, wiesz. Że możesz z szefem leżeć w rynsztoku i... Okay. I to jest okej. Okay. I nikt, uh -huh. nikt na drugi dzień, wszyscy stają, umyją się, posprzątają i nikt o tym nie mówi. I, a, i, i właśnie i to było dla mnie tym, tym pierwszym... Wow. Na drugi dzień czyściusieńko, mioteczka, zmiateczka, wiesz, elegancko pomyta, i nikt o tym nie mówi. I dużo takich rzeczy, których... Um, w Europie też nie doświadczałam um, ta, nawet nie chęć, tylko ta potrzeba zachowania twarzy, czyli musisz w relacjach ze, ze wszystkimi dookoła, musisz być perfekcyjnie, um, chcę znaleźć dobre słowo, musisz być perfekcyjna, musisz dokładnie robić to, co jest od ciebie oczekiwane. Ale z drugiej strony ludzie są tylko ludźmi, więc mają swoje załamania nerwowe, mają swoje mroczne sytuacje, mają swoje depresje wiesz, ludzie popełniałam samobójstwa, rzucając się na tory. I to też jest bardzo powszechne i o tym wszyscy wiedzą. I to jest ta druga strona mroczna, która mnie zaskoczyła. Um, o tym, jak aktor Kabuki, który okazał się być gejem, ale nie możesz być aktorem Kabuki i być gejem w Japonii. I to mnie też zaskakiwało, ale, ale kiedy my żyjemy? Jakby. jakby i on próbował popełnić samobójstwo, a jego rodzice chyba popełnili albo o nich zabił. No, była to taka. To, to dość duży skandal. E, I o tym zaczęło, o tym mentalnym zdrowiu, też zaczę, zaczęto mówić publicznie i tak dalej. Więc jak to odkrywałam, mówię: okej, okay, co jest jeszcze? Co, co tam jeszcze jest? Więc jest dużo takich mrocznych um, tematów, czyli trochę jakby. Ta magia, nie? Taka skrajna magia, którą się zachwycają, i też ta, ta druga strona Japonii, która jest mroczna, ale też sprawia, że to wszystko jest w jakimś balansie. To wszystko jest o naturze ludzkiej. No właśnie, bo z jednej strony mówisz o tym, że ten system wartości, mentalność jest zupełnie inna, ale na koniec dnia jednak ta podstawa bycia człowiekiem i to, co jednak wybija, pomimo, że ta rzeczywistość jest inna, to to, że my mamy te swoje ludzkie zachowania i te ludzkie mm. reakcje, i nawet jak opowiadałaś o o tym, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, widzimy, że Japończycy nie wiedzą, jak się zachować, to miałam Cię zapytać, czy oni odczuwają taki dyskomfort z tego, że tak. jest jakiś problem, bo są przyzwyczajeni na przykład, że wszystko jest idealnie zaplanowane. Tak. Czy ta, nie wiem, czy potrafię nawet sama mhm. dobrze, dobrze to opisać, czy jakby ta ich reakcja pod tytułem ok, jest problem, trzeba teraz go analizować przez tydzień, zanim znajdziemy rozwiązanie, to jest coś takiego, do czego oni podchodzą ze spokojem, bo taki jest protokół społeczny, czy mhm. oni realnie się stresują i to jest dla nich bardzo niekomfortowa sytuacja? Mhm. Myślę, I czy sobie, że w ogóle da się przywiązanie... do tego dogrzebać, wiesz, jako osoby z zewnątrz? Czy jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć? To wszystko, o czym ja dzisiaj mówię, to jest też, jakby, mój filtr widzenia Japonii i, jakby, też próba zrozumienia. Myślę, że Japończyk się czuje komfortowo, jak wszystko idzie zgodnie z planem i w procedurze. I procedury są pisane i niepisane jest mnóstwo niepisanych zasad, takich procedur społecznych. E, na przykład, w takiej normalnej firmie japońskiej, wychodzisz ze swoim szefem do Izakai na sake i pijesz z nim długo. Także nie wracasz do domu wcześniej niż 10-11. Jak wrócisz do domu wcześniej, no to już rodzina będzie myślała, o, coś jest nie tak. Taki typowy Japończyk, tak zwany salaryman, czyli który po prostu, wiesz, w garniturze idzie do firmy japońskiej, on, on pracuje dla jednej firmy całe życie. Zaprasza szefa na śluby, pogrzeby i tak dalej. I, i, to, jest, i to jest też niepisane, nie ale, ale to jest bardzo ważna, ważna część. Więc jeżeli coś zaczyna się w tej części psuć, to niepokój całej rodzinie. Bardzo często osoby, które są jakby wyrzucane poza rodzinę albo poza, mm, na margines społeczny, no właśnie, przeżywałem to, czy coś się wydarzyło oni nagle, ale co mam teraz zrobić, Nie wiem co. I, i wtedy tracą rodzinę tracą wszystko, ponieważ nie ma procedury, która by obejmowała sytuację, która będzie inna. Więc wracając do twojego pytania, jak zapytasz Japończyka, co można zrobić lepiej, no to skąd on miałby wiedzieć, skoro on robi codziennie to samo i on się czuje z tym okej. Okay? Myślę sobie, że jeżeli mamy zasady yy, i czujemy się komfortowo i codziennie robisz to samo, i idziesz według pewnych zasad, masz taki, taki rodzaj spokoju, tak? takiego balansu. A jeżeli szukasz czegoś innego i szukasz wyzwań i tak dalej, no to masz taki moment, nie, że to się wiąże z tym unknown. I niektórzy, powiedziałam, większość Japończyków nie czułaby się z tym dobrze. I właśnie o op, propos pytań, czyli jak zadać pytanie, jakby nie stawiać Japończyka w niezręcznej sytuacji, bo to jest największa FOPA. Um, jak nie wiem, co zrobić, to po prostu się nie odzywam, przepraszam, kłaniam się, stanę z boku i naprawdę staram się respektować tą sytuację, ale są też trudne sytuacje dla mnie wewnętrznie, które widzę, że mnie gdzieś tam szarpią. <grym> jak widzę, jak kobiety są, jak... to wszystko mam wrażenie, że się dzieje 200 lat temu. <grym> czyli podejście kobiet, czyli to patriarchalne podejście. Japonią rządzą mężczyźni i to widać, czuć, ale dopiero jak właśnie jesteś tam dłużej i mieszkasz i widzisz to. Więc yy, wydaje mi się z mojej perspektywy, że jakby świat idzie już do przodu. I, yy, i ta maniera właśnie robienia czegoś lepiej, inaczej, szybciej, albo eksplorowania yy, jest tak wpisana, że my wszystko to robimy, bo to, jest, bo to jest łatwe. Myślę, że w Japonii jakby respektują to jak była jaka jest tradycja, yy, pielęgnują ją i, i są z tego też dumni. I te zasady są też piękne. A opowiem ci o sytuacji Mam swoją nauczycielkę odgotowania, którą uwielbiam, ponieważ ona wychowywana była w szkole, czy uczyła się w szkole amerykańskiej, więc to jest fajne, jeżeli Japończyk jakby ma gdzieś jedną nogę, wiesz, w innym świecie, bo on wtedy chętnie z tobą porozmawia i odpowie na jakieś frapujące pytania. I zawsze zaczynam naszą klasę, to ja Kaori, okej, okay, let's talk. Mam pytanie. Ona mi bardzo dużo pomagała, zrozumieć Japonię. I pamiętam um, jak właśnie opowiadała o tym, dlaczego tak jest. Dlaczego ty jesteś najważniejsza, jak przyjdziesz jako gość. Że oni chcą najlepiej dla ciebie. Oni nie chcą cię zakłopotać, więc wszystko będzie tak fajnie zorganizowane, żeby było jak najbardziej smooth. Będzie, będziesz najważniejsza. Oni, oni też się nie liczą ze sobą. Wszystko jest, żeby jakby zachować to. Ten, no i też mogę powiedzieć, może jakieś pozory zachować, tak? Jak chcesz mhm. inaczej to zinterpretować, ale ja staram się teraz patrzeć właśnie takim japońskim podejściem, widzieć to, jak mogę widzieć e, o, o, oczami Japończyka, i wtedy łatwiej jest zrozumieć, że jeżeli jestem w kraju, który ma tyle zasad i tyle restrykcji, muszę je znać i cały czas według nich e, żyję, to każda forma wyciągnięcia mnie z tego powoduje, że jestem w dyskomforcie. Um, Obserwuję, jak przyjeżdżają turyści. Wiesz, jak jesteś turystą, to jesteś takim flow, zwiedzania, energii, nie? więc nie zawsze też widzisz te, te małe, drobne rzeczy. I, i też Japończycy czasem są zakłopotani zachowaniem turystów. Ja teraz widzę, ale też musiałam usiąść i zobaczyć to, zaobserwować. Nie mogłam lecieć tak jak turyści. Więc, więc to, jest, to, jest, to, jest, to jest dosyć śmieszne, ale czasem też pokazuje ludziom mówię, cicho, albo tutaj nie. Bo jak już jestem pomiędzy, nie? Trochę jestem w świecie japońskim i też staram się bardzo respektować to. Czego ja się nauczyłam dzisiaj, będąc w Japonii, już ponad dwa lata, że ja uwielbiam być poza strefą komfortu chyba. Ale uwielbiam się uczyć czegoś nowego, więc nadal mam taki, taki curiosity, takie, trochę takiego dziecka. I czasem Czasem to mnie prowadzi tam, gdzie jest komfort, a czasem jestem w dyskomforcie. E, już się nauczyłam, dobra. Jakby nie oczekuję, że coś będzie po mojemu, więc jak idę i coś nawet załatwiam w japońskim urzędzie, to naprawdę. Ja bym ci tysiące sytuacji, które byś nie uwierzyła, że się mogą dziać w Japonii, ale dzisiaj myślę sobie ekstra, kolejna historia do, moje, do mojej książki. Ehm, więc więc to, mnie, to mnie jeszcze jakby tak napędza w Japonii. Jest mnóstwo rzeczy, o których jeszcze nie wiem i to jest, jest cudne. Ale najfajniej jest je obserwować. Po prostu pozwolić im być i żyć, i, i być takim obserwatorem, i to jest cudowne. No to jest też mega ciekawe, jak japoński komfort może być twoim dyskomfortem i odwrotnie. Fajnie to ujęłaś. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Ale jak pomyślisz sobie, jak Japończycy jadą na przykład do Europy, to musi być wyzwanie. Myślę, wow! Jadą na sześć dni na przykład. Myślę, matko, sześć dni szoku. E, naprawdę czuję ich, ale trochę się śmieją oczywiście. Oni są zachwyceni. E, Europą, Francją i e, innymi miejscami, ale, ale to musi być dla nich też takie dosyć szokujące. Ale zastanawiam się, czy w obliczu globalizacji i też. Powszechności mediów masowych i turystyki, która jest chyba wszędzie, praktycznie w Japonii. Czy myślisz, że to takie zachowanie ich autentyczności, tej tradycji i kultury jest w ogóle możliwe? Czy to nie jest trochę tak, że to przenikanie się, powiedzmy, Zachodu z Japonią, jednak nauka jakiejś otwartości jest jakimś takim oczywistym następstwem tych przemian globalnych? Widzisz to? Widzisz jakby też. Jak Japończycy podchodzą do tych zmian? Czy oni zaczynają być skłonni do tego, żeby trochę zmieniać swój sposób myślenia? I, i czy na przykład po młodszych pokoleniach można to dostrzec? Mhm. Zastanawiam się, gdzie mogłabym to zaobserwować, tak? Bo gdybym pewnie sfokusowała głowę i, i szukała tego specjalnie, to bym, to bym pewnie znalazła, jakby ktoś może mi mówił, wow, zainspirowaliśmy się, nie mhm. wiem, Europą. Um, oni... Ale co zaobserwowałam na pewno, to jest, to jest zachwyt y, Stanami Zjednoczonymi i ten, w, ten wpływ Stanów Zjednoczonych jest olbrzymi nawet na język japoński. Mm -hmm. Mnóstwo mają słów, które brzmią. Ale no, są podobnie, bo w Stanach też jest wszystko stare. Dokładnie, a może, a może dokładnie <laughs> o to chodzi, wierzę, że. Em, ale nie powiedziałabym, że oni mają takie nastawienie, że teraz z, zróbmy. N, n, nie. Em, przyjeżdżając do, do Tokio, myślałam sobie, no nie, no mówią ludzie po, po angielsku. Nie, w Tokio nie mówią po angielsku. Nawet w hotelach. Jakby przechodzisz, robisz check-in w hotelu, jakby, żeby już było w dla ścisłości w centrum miasta. Nikt nie mówi po angielsku. Myślę, e, dla mnie też było dosyć e, ciekawe. Nie mówi, nie mówi, czy nie mówi, bo nie chce? E, mówią, bo ja też jakby pytam o to Japończyków i mówią, że oni, oni nie chcą popełniać błędów, więc się wstydzą mm. i tak dalej. Pewnie to jest. Tak, teraz jakby obserwując to bardziej, oni po prostu boją popełnić błędy. Ale za to teraz w miejscu, w którym mieszkam, Kiuszy, to jest przepiękna wyspa. Ludzie są tak otwarci, że już po, po, po Tokio, mieszkaniu ponad półtora roku w Tokio, pojechałam tam i do mnie ludzie zagadują. Trzy słowa po angielsku i wiesz, są tak szczerze zainteresowani, to na początku to jak, jak dzik, wiesz. Zastanawiam się, co ja zrobiłam źle. co to jest moment. Za wyspa. Tak, co to jest za wyspa? Gdzie jestem? Natomiast a później mówi się, ale super. Właśnie mówili mi ludzie, że Tokio jest inne. Mówi, mm -hmm. Mówili mi o tym, nie? Aga, nie wiesz tego do siebie. Ja, 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 ja pońskiej koleżanki. Ja chodzę do, um, do szkoły jogi e, i tam też nie mówią dzień dobry. I wiesz co, też zarzuciłam to. Dziewczyna, która właśnie jest z, z Fukuoki, mówi, wiesz to też przez tam nam chodzić. bo nikt nie mówił mi na dzień dobry. Aha, dobra, to, czyli to też jest jakby pewna e, Pewna projekcja e, o Tokio, tak? Mówię, okej, okay, to, to nie jest o mnie. Też zaczęłam mniej tak personalnie przyjmować tych rzeczy, ale, e, ale, ale to, też, to też było super dla mnie ciekawe. Nie? No to właśnie, y, czym jeszcze różni się Tokijczyk od Japończyka, lub po prostu nie Tokijczyka? Oprócz tej, może właśnie otwartości, co jest w ogóle też paradoksalne, nie? Wydaje nam się, że w wielkim mieście ta otwartość i ta chęć nawiązania kontaktu czy łatwość mówienia w innym języku będzie o wiele bardziej wzmocniona. A tutaj mamy, no jak to w Japonii, z tego co się tak. dowiadujemy w tym odcinku, tak. mam odwrotnie. Tak, tak, tak mam odwrotnie. E, ciekawa jestem, co powiedzą moje koleżanki e, Polki z Tokio. E, wspaniałe babeczki. E, ale też jakby opowiadamy sobie różne historie i doświadczenia. I, i też mamy podobny, podobny odbiór. W Tokio raczej ludzie są skupieni na sobie i to, jak mówią, też są zestresowani tym wielkim miastem, mm -hmm. do jazdy, są zmęczeni, i tak dalej. Może też nie bardzo chcą, może po prostu mają gdzieś. Natomiast e, wyjeżdżasz poza Tokio i, i może też turystów jest mniej. Super otwarci, fantastyczni. No ja, ja tam, gdzie mieszkam teraz, jestem, jestem absolutnie zachwycona, zwiedzam i uwielbiam, uwielbiam tam być, absolutnie. No ale też nie, nie mam oczekiwań, że oni będą się mną zachwycać, więc to też jest o tym. Nie? jakby pewne, za pewne założenia już e, e, moje, albo pewne oczekiwania są już dawno wymazane z głowy. E, ale, ale są, są zafascynowani. Jest jeszcze coś takiego o Japonii. Jak teraz o tym myślę, jak mi zadałaś to pytanie. Tokio, Kyoto, zalew turystów, po prostu fala turystów. Ostatnio byłam w Kyoto spotkać się ze swoją koleżanką i nie mogą uwierzyć, Ilu turystów tam jest? Bo byłam akurat w czasach, mm -hmm. zanim przyjechali turyści, więc miałam super, kilka razy byłam tam, su super czas. Um, a teraz bym tam nie pojechała. E, jest mi też smutno ze względu na lokalnych e, lokalesów, że oni po prostu męczą się w metro, autobusy, wszędzie turyści. I to trochę zaburza tą całą, tą całą percepcję i harmonię. E, a z drugiej strony, Japonia, gdyby cały czas. E, ma zestaw takich miejsc, nie? gdzie każdy chce pojechać. Ja rozumiem, że każdy chce jechać do Kioto, każdy chce zobaczyć Tokio, a Japonia jest to po prostu przepiękna poza Tokio i poza Kyoto. No ale pewnie trzeba doświadczyć też tego. Jakby, wiesz, przejść z milionem osób e, Kyoto i, e, i trochę się namęczyć tam, no ale też ludzie nie wiedzą, jak jest poza. E, być może to jest jakiś, też jakaś strategia, Okej, okay, to oddajmy tym turystom te kilka lokalizacji. Um, a, a reszta będzie bardziej taka pure in touch. To, to jest cudne. Na, naprawdę, Japończycy, zresztą mi się przypomina, jak opowiadam ci różne historie, przypomina mi się, że tam nie ma takiego pędu, że coś trzeba. Byliśmy jednej z naj, najpiękniejszych plaż w Japonii, jedna z pięciu. Ja wam zachwycie, że czegoś takiego życie nie widziałam. Tam było 20 osób na plaży. I nie, ma, nie było żadnej restauracji, żadnej kawiarni, żeby usiąść. Wiesz, jakby wyobrażasz sobie, że w Europie to już by tam siedziało dwa miliony ludzi, restauracje, knajpy i tak dalej. Nie. Więc nie ma takiego poczucia, że trzeba to tak zrobić. Nie. I to jest piękne. Ale też e, myślę sobie, że jak, analizując już też twoją drogę, nie wjeżdżając do Szanghaju bez większych oczekiwań, byłaś zachwycona, potem wjeżdżając do tak. Tokio z oczekiwaniami, byłaś lekko rozczarowana i nauczona tym, pojechałaś dalej z pewnym dystansem i zaskoczyło cię to miejsce pozytywnie. Więc tak. jestem ciekawa, czy ten wyjazd z Tokio właśnie był związany ze zmęczeniem tym miastem, właśnie z ciekawością tego, jak mieszka się na, nie wiem, czy to jest prowincja, tak chciałam mm -hmm. już romantycznie mm -hmm. zabrzmieć, że na japońskiej prowincji po tym wielkomiejskim Możesz życiu. Tak mówić tak. Jakby, no, to ładnie brzmi. Co, co cię, co cię by podkusiło, żeby wyjechać i jak inna jest ta rzeczywistość codzienna tak. właśnie tam, gdzie jest spokojniej i bardziej mało miasteczkowo? Ja chyba byłam zmęczona już dużym miastem. W Szanghaju mieszkałam 3,5 roku, może, może nawet dłużej. 26 milionów ludzi, ale to też nie jest tak, że mieszkasz z nimi wszystkimi, no powiedzmy, się, masz swoją dzielnicę, tak? Brzmi to? E, Tokio. Tak, Tokio jeszcze większe. Tam chyba jest 30 milionów, z tymi wszystkimi um, suburbs. E, I Tokio było męczące. Po prostu metro, gdziekolwiek chcesz dojechać, spotkać się z kimkolwiek to jest 45 minut metrem. I to jest super w ogóle. 45 minut to jest wow, gdzie mieszkasz, fajna lokalizacja. nie? Jak się chcesz spotkać ze znajomymi, to wszyscy muszą się zgrać, żeby dojechać tam. Będzie godzina drogi dla każdego minimum. Więc to też to też jakimś sensie em, męczy. Em, to jest, to jest duże miasto i bardzo tłoczne. Turystów też jest mnóstwo. Wiesz, w Szanghaju tego tak nie czułam, bo to nie było też e, sezon na turystę w Szanghaju, mówmy się szczerze. Więc, e, natomiast e, w Tokio też już byłam tym zmęczona. Nie? I e, to, to była jedna rzecz. Natomiast e, ja uwielbiam Tokio. Jakby, ja uwielbiam Tokio, uwielbiam też duże miasto, bo jest, ja uwielbiam sztukę, kulturę. Gdzieś coś znajdę zawsze dla siebie. Ale pamiętam, jak przyjechałam i pierwsze, co zrobiłam, to chodziłam do świątyni. po prostu uwielbiam urok świątyń japońskich, w ogóle świątyń pewnie. I mi to bardzo, tak, mnie, mnie to odżywia, że można po prostu usiąść i, i tak złapać oddech. I tego jest też mnóstwo takich, um, takich miejsc Tokio. Um, ale też jest piękna natura. Taka natura, gdzie naprawdę możesz się zachwycić. Więc są te momenty, jak chcesz to zobaczyć, to na pewno to znajdziesz. Tak samo w Tokio. Tam, gdzie mieszkam teraz, to jest trochę taki ślepek. Duże miasto, czy powiedzmy generalnie miasto, które jest właśnie hubem innowacyjnym do Japonii. Hello. Zeksploruję ten temat na pewno. Ale też są właśnie plaże, góry, cudowne plaże, po prostu to się, to się nie kończy. I też ten, ten zachwyt naturą jeszcze większy. I eksploruję trochę teraz Kyushu zupełnie z innej perspektywy. Dużo więcej jeżdżę i dużo więcej jeżdżę, jak coś wymyślę, to siadam w auto i jadę. W Tokio, ze względu na to, że też nie posiadałam auta, to, to musiałam liczyć na pociąg, tak? E, I też można było znaleźć super miejsca i znalazłam ich całą masę. Też tam będzie dużo ludzi, wiesz? To nie, to nie jest tylko ja, że ja to odkrywam. Każdy chce wyjechać godzinę drogi od Tokio na plażę, wiesz? I to jest dostępne. I milion osób siądzie w, wiesz, tego samego dnia z Tobą będzie siedziało na plaży, jakby bo takie tam jest zagęszczenie, więc to, to już było dosyć um, dosyć męczące. Ale samo Tokio w sobie jest absolutnie urocze. Jest to miasto po prostu jak każdy, kto przyjeżdża mówi, słuchaj, minimum tydzień, żeby tak, bo jest tyle miejsc, do których możesz pojechać, i one są tak różne i te areas of the city są tak różne, um, jak już pojedziesz, to tam chcesz sobie pobyć, wiesz. Jak już tą godzinę pojedziesz, to już chcesz pobyć. Ale to jest, jest absolutnie niezwykłe, jest fenomenalne. Ale tam, gdzie mieszkam, jest też trochę inna ta specyfika. Inny, inny balans, zdecydowanie inny balans. Czy dla osoby przyjezdnej, chociaż przyjezdna niekoniecznie, może dla osoby, która po prostu chce się przeprowadzić do, do Japonii, czy jest w ogóle szansa na zbudowanie więzi, przyjaźni, relacji? Z Japończykami z lokalsami, czy trochę takie jest, że jesteśmy w cudzysłowie skazani na innych ekspatów i tworzymy sobie takie międzynarodowe społeczeństwo, które równolegle funkcjonuje? Jak to, jak to działa? Gdzie jest miejsce mm -hmm. na te różne grupy społeczne? Mam tutaj na myśli ten podział, właśnie narodowościowy czy tam kulturowy. Już super pytanie, też eksplorowałam to. Jak znasz język, zdecydowanie jest łatwiej na pewno nawiązać komunikację w każdym kraju, tak? Jak znasz język. Mm. Ja uczyłam się japońskiego i też zrozumiałam bardzo szybko, że się nauczę go tak, żebym mogła komunikować się z Japończykami. Znam ludzi, którzy się świetnie komunikują w języku japońskim i są tam od wielu lat, i prawdopodobnie ich świat też wygląda inaczej, bo nie po prostu um, są tam i są jakby skazani też na Japończyków, tak? Dla tych, którzy są tam kilka lat i znają też język, to jest trudne. Oni też mi mówią, Akan, to, że znam język, o niczym nie świadczy. Jakby ten, ten kraj jest bardzo hermetyczny. Natomiast jak myślę sobie o Chinach, czy w Chinach łatwo było nawiązywać z Chińczykami? Pewnie łatwiej, mhm. ale to jest dokładnie to samo jak w każdym innym kraju. No, znam ludzi, którzy mieszkają w Szwecji i mówią, no fajnie, że mamy ekspatką grupę tutaj, bo fajnie się tak. na piwko chodzimy. No, Szwedzi jakoś tak niechętnie, raz na jakiś czas z nimi się wybierzemy, to wszystko. I też możemy powiedzieć, jakby to, wydaje mi się też specyfika danego kraju. I też cokolwiek. Odkrywam w Japonii, myślę sobie o Polsce później, jakby zastanawiam się, zastanawiam się albo pytam ludzi, którzy mieszkali w Polsce. Słuchaj, z Polakami to lepiej? Łatwiej? <grym> może też nie jest łatwiej. Myślę sobie, że jak nie znasz polskiego, no też ymm, może to być dla ciebie trudniejsze. Też trochę z ekspatami jesteś, nie? Albo z mieszanymi, z mieszanym towarzystwem. I w Japonii dokładnie tak jest. Jak są mieszane towarzystwa albo małżeństwa, super, bo wtedy to sobie wiedzą, znają, ymm, nie są zaskoczeni pytaniami Natomiast jak nie znasz języka, to, to, jest, to jest dosyć skomplikowane. Um, I znam osoby fantastyczne, babeczki, to jest, to jest też niesamowite, które, które są w związkach z Japończykami od, od długiego czasu i też wiesz, noszą kimona, wiedzą jak to się robi i studiują. Um, jak to można powiedzieć, studium kimono? Studium, nie wiem, całą tą. Art of kimona. Kimonoznawstwo. E, kimonoznawstwo, dziękuję ci. Ja wymyśliłam e, to słowo, więc... Chyba tak, kimonoznawstwo <laughs> chyba będzie tym słowem. E, więc one wiedzą więcej, bo jakby już też mają inny kontakt i też, um, i też czasem mówią, że im ciężko. Fajną babkę ostatnio spotkałam. Opowiem tą historię, bo jest bardzo fajna. Mój pies, e, mój rescue dog z Szanghaju, e, przez nią poznaję mnóstwo fajnych ludzi ponieważ szukam pet kogoś, kto się może nią zajmować i też domem. I poznaję fantastyczne osoby. I poznałam Australijkę, 30 lat w Japonii, która jest też tłumaczem, pracuje dla bogatych Japończyków albo w Australii, albo w Japonii. I też taka babka, która widzi ten świat takim, on, jakim on jest. Jakby zachwyca się tym, co, co się można zachwycać, a coś, co się nie zmienia, mówi, słuchaj, coś się nie zmieni, co było 30 lat temu, dokładnie tak jest teraz. Ona też mi dużo historii opowiadała o Japonii. Um, I też ja ją mogę zapytać o tym. Wysłucham, ja mam wrażenie, że ekspaci, którzy tu długo mieszkają, to oni jakby wiedzą, co odpowiedzieć na te nasze głupie pytania. Bo czasem Japończycy czują się zażenowani, że to albo właśnie niekomfortowo, nie, nie, nie albo naprawdę nie wiedzą, co powiedzieć. I ona mówi, dokładnie tak jest. Czyli jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć o Japonii, ludzie, którzy tam długo żyją i już mają pewne doświadczenie, naprawdę ich można o wszystko zapytać. A Japończycy też będą bardzo zdziwieni, dlaczego to pytasz, albo nawet nie rozumiem, to mogą ci odpowiedzieć. A ci, którzy są pomiędzy, po, pomiędzy dwoma światami, absolutnie. To wtedy kumają. A masz przykład jakiejś takiej właśnie historii, która dla ciebie była oczywistym pytaniem, czymś, co było totalnie niezrozumiałe, a ze strony Japończyków okazała się być jakimś absurdem? O Jezu, musiałabyś zapytać mojej właśnie nauczycielki od, e, od e, cookingu, bo ona, e, to, jest, to jest ciekawe, ona mi zawsze mówi, Aka, ja nigdy o tym nie pomyślałam. Kaori, ale no wiesz, no zobacz, bo, bo jak tutaj się to dzieje, a jak to. To trochę jest takie dosyć specyficzne, don't you think so? I ona, wiesz, ja nigdy o tym nie pomyślałam. I nasze konwersacje właśnie tak wyglądają, ale uwielbiam ją, ponieważ ona. Jak jej zadaje pytanie, to ona, ona wtedy rzeczywiście się zastanowi nad tym. Nie bierze tego personalnie, tylko da, jest to tak. dla niej pretekst do tego, tak. żeby sobie gdzieś tam tak. po poeksplorować tak. e, swoją kulturę i gdzieś tam poddać pod tak. się refleksji. Ale cudownie, że przyszłaś do tego tematu, bo temat jedzenia jest bardzo ważny w, w wszystkim, co tworzę. <noise> Więc jestem ciekawa, jaką rolę gra jedzenie w życiu Japończyków i Tokijczyków. Wspomniałaś o tym, że Tokijczycy mało gotują z uwagi na brak czasu i pęd, tak. no ale zakładam, że znowu nie jest to jakaś generalizacja o całym kraju. Więc jak z twoich obserwacji właśnie, czy w Tokio, czy mm -hmm. e, już kiedy wyjeżdżamy poza to wielkie miasto, jak to jest z tym jedzeniem i czy rzeczywiście te Potrawy, które my znamy jako japońskie, są tymi codziennymi. Jak to wygląda w praktyce na talerzu? Czekaj, zastanowię się, co myślałam o japońskim jedzeniu, zanim tam pojechałam. Ja ci powiem, co myślałaś? Myślałaś, mm -hmm. że sushi, myślałaś, że ramen. Mm -hmm. Tak. tak ehm, to jest chyba taka pierwsza. Mm. macza, tak mm -hmm. myślę, co, co jeszcze o, to może z przyjść, maczą tak? to też jest niecierpliwa historia. Wszystko powiedz. Ehm, bo z maczą. Macza latę. To w ogóle było coś, czego się nauczyłam, jak byłam. Pamiętam też, a już wiem, bo ja pamiętam, że kiedyś pracowałam na takiej firmy, który był pokaz, przyjechał gość, który mi robił ceremonię herbaty i to maczę robi i tak dalej, wszyscy się uczyli i tak dalej, mhm. to pamiętam, było wtedy wow. E, I ta macza taka zwykła pure macza, mi w ogóle nie smakowała. Myślę, no nie no, macza latę z spieniona. No właśnie, matcha latte jest w, w tych wszystkich Starbucksach i innych mm -hmm. takich kafeteriach. I jest też dużo maczy, są też... Ale taka prawdziwa ceremonia herbaty, no to polega na tym, że pijesz tą cudowną pure maczę. i ten cały proces z przygotowania z wodą. Ale w pięknej czar czarce, tak będzie po polsku. I, I najlepiej jeszcze z widokiem na ogród japoński. I ta ceremonia cała staje się naprawdę ceremonią. I jest, jest to takim mistycznym przeżyciem. Ja sobie... To, to też uświadamiam sobie, jak sobie pozwalam być w tym japońskim świecie, ale takim tradycyjnym, to jest mistyczne przeżycie, które by the way wychodzi z zen, z praktyki zen i to, jeżeli ktoś chce więcej zrozumieć na temat um, Japonii i tych, tych um, ikebany, bonsai, właśnie tea ceremonii, fajnie po poczytać o zen. Stamtąd to wszystko przyszło. O domu też japońskim, bo ja mieszkam teraz w domu japońskim, ale za, tym, o, za, za chwilę. Więc jedzenie... Kocham, uwielbiam, oddaję się temu bezgranicznie, czytam jak wariat, e, testuję różne rzeczy, idę do sklepu, kupuję rzeczy, później tłumaczę, co kupiłam. Już trochę też się nauczyłam, już taka jestem trochę w tym oblatana, jak to mówią. E, więc szukałam dużo nauczycielki, ale nie takiej nauczycielki, co mnie giozę i Ramen uczyła. To była było last of my, on my list. I znalazłam taką, która przepięknie opowiada o kuchni, e, ale o tradycji. O sztuce jest też artystką, więc no po prostu wiesz, w przepięknym domu mieszka japońskim, które mogłoby być w gazetach, więc masz takie dodatkowe też fajne doświadczenie e, o którym możesz o wszystko zapytać. Więc ja już robiłam miso z nią, e, które teraz właśnie w mojej w mojej japońskiej kuchni, w dziurze w podłodze jest tam się, się dokonuje cud, tego koji całego, czyli fermentacji fermentacji, tak? E, i, i ja, ja absolutnie uwielbiam, uwielbiam. Teraz mieszkając w Kyushu też mam inne nauczycielki, e, japońskiego gotowania, to też mi się bardzo podobało, bo też poznajesz fajnych ludzi, którzy są zainteresowani tymi i zadałem też inne pytania niż ty byś zadała. Ale jedzenie jest absolutnie amazing. I teraz tak, ja myślę, że większość ludzi w ogóle je na zewnątrz, okay. ponieważ jakby jedzenie jest dostępne na zewnątrz i, i super. Nawet w kombinie, tak zwany convenience store, jedzenie jest super. E, więc jak ktoś przeszedł do Japonii, to jest zawsze mówię tak: słuchaj, nie przejmuj się, nigdy nie będziesz głodny, e, bo czasem restauracje są e, otwarte, wiesz, pewne godziny są w ogóle wyjęte w ciągu dnia. Jak pójdziesz do kombini, zawsze znajdziesz coś dobrego e, super jakość jedzenia, ale też wszędzie, gdzie pójdziesz, jest jedzenie pyszne. Czyli wiesz, taka obawa, że o Jezu, muszę zobaczyć, co jest teraz na topie i stać w tej kolejce. Ja, w Japonii jedzenie jest wyśmienite wszędzie. Nigdy. Gdzie byłam, nie było, nie wiem, nawet wiesz, mierne, nie, no, po prostu jest rewelacyjnie. Uwielbiam wszystko oprócz japońskiego kary. Tu muszę się przyznać. No nie, po prostu nie, nie, mam, nie mam do tego jakiegoś serca. Próbowałam raz i. I da. na raz, po raz, okay. razie zostanie. dałabyś szansę ponownie, żeby odczarować to danie? Czy jeszcze nie jesteś gotowa? Nie. I nie ma nie. takiej potrzeby, bo jest tyle innych pysznych rzeczy, rozumiem. Ponieważ Japończy co Japończycy robią inaczej niż my, albo w in innych krajach, w jakich byłam, podanie jedzenia jest, jest po prostu formą sztuki. I oni jakby, wiesz, patrzysz na to, myślisz, że ty już wszystkie swoje zmysły napełniasz, wiesz, to wszystko jest takie smaczne, ale to wszystko jest smakowite, przepięknie wygląda, już się cieszysz, jak to widzisz. A później odkrywanie smaków, już to będą pikle, jeży, to będzie miso zawsze. Znaczy, w takich daniach, oczywiście, jak zamówisz, ale jest absolutnie niezwykłe. Godzinami można, godzinami można, i, ale odkrywanie też Japonii dzięki jedzeniu jest, jest niezwykłe. Sama opowieść o miso będzie mhm. taka, że masz przeróżne rodzaje miso em, z całej Japonii. Jedno będzie bardziej słodsze, bardziej wytrawne, wiesz, i jak z czym gotować, i tak dalej. Jest po prostu niesamowite. Um, nie wiem, czy można sakę wrzucić do jedzenia. Można? Tutaj można. Tutaj można, ale powiem tak. Jak szukałam tych różnych form odkrywania po mnie myślę, dobra, muszę wyjść, czegoś się nauczyć, żeby wiedzieć więcej. Poszłam na warsztat, warsztat sakę. To już mi jakbym tam siedziała tydzień i tylko piła sakę, ale. Warsztat trwa dwie godziny, ale taki tasting był i opowieść też o sakę. I można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć, ponieważ właśnie dzięki sakę, bo to też jest jakby narodowe dziedzictwo mhm. i przepięknie, naprawdę, jak ludzie pracują i jak to wygląda, jak to było w przeszłości, teraz kombinacje różne nowe. I jak takiego trochę twista też sam hip hipsterzy wprowadzają, co oczywiście mnie od razu tam zainteresowało. Ale o sake. sake, jest bardzo dobrym um, kierunkiem, żeby też się dowiedzieć coś, czegoś dobrego o Japonii. Fajnego, ciekawego. Ale w tym całym właśnie poszanowaniu tradycji i niezmienianiu się jest miejsce też właśnie w tej gastronomii na jakieś nowości, na to, żeby ta kuchnia japońska ewoluowała, albo właśnie, że Japończycy wprowadzają też do swojej diety codziennej jakieś e, obce dania. Są jakieś mm -hmm. na przykład kuchnie, którym widzisz, którymi widzisz, że Japonia się inspiruje, czy się w nich się nimi zajada, czy raczej Powiedziałabyś, że japońska kuchnia jest ulubioną kuchnią Japończyków? Powiedziałabym tak z doświadczenia, że japońska kuchnia jest ulubiona, ale uwielbiają też włoską kuchnię francuską. Mhm. Um, tylko, że jak mi się zadałeś to pytanie, to nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć, ponieważ ja zawsze idę do lokalnych miejsc mhm. japońskich. Jakby też to, tak miałam w Chinach. Nie lubię chodzić do miejsc, wiesz, do włoskiej pizzerii, w Chinach albo w Japonii. No, nie, jakoś mi to nie siedzi, ale byłam w japońskich i naprawdę ten, ten, ten kunsz, ten warsztat cały jest tak na wysokim poziomie, że wszystko jest super smaczne. E, ale ja też mówię, nie jestem tą osobą, mm. która powie, i eksplorowałam inne, e, inne kuchnie. Natomiast japońska jest japońska nadal, z mojego doświadczenia i oni jakby cały czas fokusują się na to, jak ten, te, te, te tradycje zachować utrzymać. Mm. No, ale właśnie jest o tym seasonal, wiesz, że wszystko ma pięknie wyglądać, wszystko jest proste. To są proste dania. One ma, nie mają być skomplikowane. No, to wszystko jest po prostu przepiękne i cudowne. Ja nie jakby tutaj gdzieś cały czas um, odtwarzają to, to, tą sezonowość, więc to, to, jest, to jest cudne. Um, widzisz, ja czytając o kuchni japońskiej, wiem, że i trochę mają wpływów z Portugalii i trochę jakby. To, co się działo w historii Japonii i to, na wyspach, jakby, jakie influences były, to też odzwierciedla kuchnia. Teraz nie widzę, żeby było coś, że nie wiem, wprowadzali. Być może ja po prostu jestem tylko sfokusowana na lokalnych nie, miejscach. Um, to tego nie widzę, ale, ale to miało miejsce. No, od Portugalczyków nauczyli tempury i smażenia tego. Oczywiście, są najlepsi na świecie, nie. Um, bo nikt tempury nie robi e, Tyle takie, razy jak ja zrobili bończyko. ten przepis, żeby wyszedł idealny, I, że już teraz e, po prostu e, nikt idealny. tego nie mówi. Ale wiesz, pamiętam jak przyjechałam, wiesz, to jest najlepsza tempura. Wszędzie jest najlepsza tempura, ale ta tempura jest po prostu takiego smaku, że naprawdę, naprawdę e, eksplorowanie kuchni japońskiej jest, jest super frajdą. No powiedziałeś, że jest przepyszna i teraz wspomniałeś, że jest też sezonowa, to już dla mnie jest dodatkowy punkcik, ale czy Właśnie za tym, poza tym smakiem, ta, ta, to poszanowanie składników, jakość, ym, świeżość i też ten element zdrowotny, czy to też są ważne wartości w japońskiej kuchni, czy zawsze ten smak jest po prostu ponad wszystko. No i żeby to było z jakiegoś tam sezonowego, lokalnego źródła? Sezonowe, świeże jest to najważniejsze. Um, wiesz, wszyscy wiedzą, że miso jest super. Ale to, to też nie jest punkt, o którym Japończycy rozważają, ponieważ oni jedzą zdrowo. To też mhm. zauważam, że pytasz ich o coś, co już dawno jest w ich diecie. I czy oni się zastanawiają, czy miso? Nie, po prostu jemy tak, ale, ale my wiemy, że miso jest super, super zdrowe. Mnóstwo mają właśnie, no chodzi to jest ten, ta, ta forma, grzyba, która, którą też ma zastosowanie właśnie w wytwarzaniu saky, miso i tak dalej, więc jest mnóstwo tych, tych dań, powiedzmy, albo produktów na bazie tego, um, ale oni po prostu tak jedzą. To powiedz mi, co oni jedzą? Bo mm -hmm. to jest moje ulubione pytanie, czyli co taki typowy, tak lubimy sobie czasem pogeneralizować mm -hmm. i zarzucić jakimś stereotypem, jest taki typowy Japończyk, co zjadłby na śniadanie, obiad i kolację? No i czy w ogóle je śniadanie, obiad i kolację? Jakby jak wygląda mm -hmm. taki jego dzień jedzenia i co mogłoby się znaleźć na talerzu, łącznie właśnie z napojami? I mhm. czy to jest w ogóle możliwe, żeby to jakoś usystematyzować i powiedzieć, że no tak to wygląda mhm. w przeciętnym domu, przeciętnego Japończyka? Mogłabym, mogłabym um, skrzywić obraz przeciętnego domu, bo tego do końca nie wiem. Mhm. No, ale oczywiście jest mnóstwo ryżu, i oczywiście jest mnóstwo miso. I takie śniadanie ryż miso, i na przykład um, łosoś. Pieczony łosoś, kawałek ryby i pikle. To było takie tradycyjne śniadanie, które uwielbiam. Absolutnie kocham. E, do tego um, umeboshi, czyli ta śliwka, która wiesz. Mam e, ją na brodówce. Trochę no, nie wiem, jak ją jeść. Podsunie jakiś pomysł. Z ryżem, z A, pięknie wygląda, ma kolor, bo też ta fermentacja jest z, 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 z tak tworzona, że ona nabiera tego koloru czerwonego. E, no, jest to cudne. Ale to, ale widzisz, pikle też będą, jakby dodatkowy smaczek, elegancko na małym talerzyku, to wszystko jest takie cudowne, tak? Czyli nie jesz tego za dużo, jest to wszystko jest jakby w, w takim super balansie. I jak potrzebujesz zjeść więcej, to dokładka ryżu. Mhm. Ja się trochę przyznam, ale jak przyjechałam pierwszy raz do Japonii i zobaczyłam te porcje, um, myślałam, że będę głodna zawsze w tym kraju. Myślałam, dobra, trzeba do kombini. Biec. Obyśnięć nauczyłam, że no nie, to jest, to jest pełna harmonia. Oni po prostu wiedzą, jak to robić. Jeśli jesteś najedzona. Wszystkie zmysły są najedzone, wszystkie smaki i umami i wszystko, co trzeba, jest w należytym balansie. Nie potrzebujesz nic więcej. I to jest niezwykłe. Mm, ale powiem Ci, może nie odpowiem na pytanie takie, co w domu, ale zaraz też Ci powiem, co jedzą na, na obiad i kolację, ale em, Pamiętam, jak poszłam do supermarketu, tam gdzie mieszkałam i kupowałam rzeczy i zobaczyłam trzy ziemniaki w reklamówce. Wszystko jest zapakowane. Możesz kupić pół brokuła, mm -hmm. możesz kupić trzy ziemniaki. Pamiętam moment, jak się zastanawiałam, wie, co ja zrobię z trzema ziemniakami? Przecież my w Polsce idziemy, kupujemy minimum dwa kilogramy. Te ziemniaki są zawsze w domu, tak? Już nie pamiętam tego, bo już dawno nie kupowałam, ale ten moment, w którym trzy ziemniaki zapakowane w folię. Więc jak mówimy o percepcji w ogóle rzeczy... Trzy ziemniaki są dla mnie ważnymi ziemniakami. Jak kupujesz sześć truskawek w Japonii, to nie jest tak jak u nas dwa mm -hmm. kilogramy. To jest bardzo takie intencjonalne, nie? Tak. I wtedy ja naprawdę. I cherish every single one. I to jest cudne. I musiałam się przestawić. Musiałam się przestawić, więc jak już gotuję, to też staram się, żeby to było super diverse, super różnorodne, takie, takie japońskie. Tamagoyaki jedzą, czyli um, taki omlet japoński, rolowany na patelni, um, którego ja się uczę, co niedzielę testuję, ale no nie, jeszcze, jeszcze mi daleko do, do super równowagi w tym. Um, no i, i to będzie na śniadanie. Jedzą ramen, mnóstwo ramenu jedzą, jedzą i mnóstwo różnego ramenu, bo gdzie jedziesz w Japonii w różne, w różne, um, różne miejsca, w różne lokalizacje, to ramen będzie zupełnie inaczej smakował. Um, Arament pochodzi z Chin, więc to też jest bardzo ciekawe. Japończycy może i wzięli, o, zaczerpnęli coś z innych kultur, ale robią to po prostu niezwykle. To jakość jest the best. Um, sushi, mnóstwo sushi, sashimi, mnóstwo surowej ryby. Więc to też, też dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, czasem jest takie: oh, może nie. Um, ja musiałam też jakby trochę nad tym popracować. Teraz absolutnie uwielbiam surową rybę. No ale wspominałaś coś o TCM, nie? więc ja po Chinach też jestem trochę um, już wyćwiczona, wytrenowana, mm -hmm. więc, więc staram się jakby balansować jedne i drugie. Ale Japończycy piją też dużo zimnego, okay. inaczej niż w Chinach, bo Chińczycy piją ciepłe. Wrząteczek jest i wszędzie można wrząteczek dostać nie ma z tym problemu. W Japonii będzie z tym problem. Jak mówisz też, że nie chcesz lodu, to są mocno zdziwieni. Jest, jest inna jakby kultura tego. Um, ale co jeszcze jest dobre? No mówiłam o. Japończyk też będzie jadł, właśnie kary japońskie, które może nie wygląda za dobrze, ale jest super popularne. Według mnie nie wygląda za dobrze. Um, miso i też, też tak. Lokalnie wiem, że ludzie w domu też jedzą miso właśnie wieczorem. Super lekka zupa, ale jest tak szybka w, w, jakby w przygotowaniu, że um, i tego też się nauczę od Japończyków. Nigdy nie. Nie gotuję czegoś więcej. Po prostu gotuję tyle, ile potrzebuję zjeść. E, I nigdy nie odgrzewam miso. Taka, taka, taka zupa jak miso, to nie jest zupa do odgrzewania. E, ale też wiem, że koleżanka Japonka która siedziała obok mnie na mojej klasie e, gotowania. Była mocno zdziwiona, też się nauczyła właśnie, że miso nie, nie wolno odgrzewać, więc też nie jest powiedziane, że każdy wie. Ale Japończycy właśnie gotują teraz, jem tyle, robią to szybko, sprawnie. No i mam dużo pikli, co jest absolutnie moją ulubioną formą. E, I pikle są sprzedawane też w workach, po prostu mm, tak, foliówce. w worka, foliówce. I bardzo małysalne. często. Tak, jak przyjeżdżam do Karoli nam widno, i teraz składamy wszystko do, takiej, do takiego worka. I tutaj. Ja, mm, Okej. Okay. Więc e, to są też ciekawe historie, jak można ułatwić sobie cały proces, nie utrudniać. Zachęcam, to jest temat rzeka. Można by gadać o jedzeniu po prostu godzinami, ale jest super też zdrowe. Właśnie przez to, że są pikle, meboshi i inne takie, um, takie magiczne składniki. Tam. No jak to w Japonii? Musi być magia. E, jak ktoś przyjrze do Japonii, to drugą walizkę na pewno mieć ze sobą. On zawsze takie wszyscy mam na odwagę. Kupuję tyle rzeczy. E właśnie jedzeniowych też. Ale słuchaj, skoro jest właśnie ta magiczna strona i ta mroczna strona, to jak jest ze słodyczami w Japonii? Ha! Słuchajcie, słuchaj Karol, żeby nie było tak, że nie ma, że jakby Japonia jest tylko o tej, o tej tradycji, bo wiesz, jakby wszystko w Japonii znajdziesz to, co mamy normalnie w sklepach, czyli wszystkie te kolorowe słodycze, dużo cukru i tak dalej. Jakby to jest, takie amerykańskie podejście, mnóstwo jest amerykańskich restauracji, które znamy KFC i inne, i one są ublegane przez Japończyków, mm, więc to to jest, jakby ja, ja odkrywam tą to, co jest oprócz tego, nie? Mm -hmm. um, ale takie słodycze, takie prawdziwe, robione przez Japończyków albo w tradycji japońskiej, nie są takie słodkie, jak nam się wydaje. Są prościutkie w formie. Um, moim ulubionym jest um, nie pamiętam nazwy, ale odkryłam to całkiem niedawno. To jest rodzaj jakby, nie mogę powiedzieć, że ciastka takie galaretki, właśnie mm -hmm. zrobionej z agaru, jest przejrzysty zupełnie. E, wygląda jak woda i posypany e, sojowym takim cukrem, takim pudrem, e, i trochę jakiegoś tam słodkiego elementu, jak syrop, jest, jest po prostu ekstra. I okay. wygląda tak, że nie chcesz tego nawet jeść. No to jest też ta, 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 ta druga strona. Natomiast cała reszta jest dostępna. Wszystko będzie dokładnie tak, jak mamy. Z jest, jest mnóstwo ciast, mnóstwo tych tak zwanych sponge cakes, e, którymi oni naprawdę mm, em, są, są super. Ale ja też tego nie odkryłam. Wiem, że to jest, ale nie mogę ci powiedzieć, e, że to jest jakoś tam wpisane bardzo, czy nie. Zapytam Kaori następnym razem. Następnym Dobrze, razem. na drugą część. Twoja opowieść o, o workach foliowych mnie zainspirowała do pytania o to, jak to jest w Japonii z plastikiem i z jakąś taką świadomością ekologiczną, czy ona w ogóle istnieje, czy pakujemy y, warzywa i owoce w foliówki i wszystko jest plastik fantastik, że tak to hmm. ujmę. Ktoś ci chyba o tym mówił, co? Tak, tak. Gdzie, gdzieś o tym słyszałam, że, że ten plastik jest zaskoczeniem. Znowu, w takim miejscu, które hmm. gdzieś tam się kojarzy z jakąś taką właśnie jakością, świadomością, drewnem, hmm. gdzie tu plastik. Tak, tak. Opowiem o mojej drodze, bo jakby teraz też rozumiem, jak mnie ludzie pytają o Japonię, że to jest też, też moja droga i też moje rozumienie, bycie eko. Mm -hmm. I jak ja to rozumiałam, jak mieszkałam w Warszawie, przez długi czas nie używam plastiku, miałam swoje torebki wielokrotnego użytku, tak, czy te torby takie um, materiałowe i, i super, jakby minimalizowałam, jak mogłam. Um, pojechałam do Chin i się okazało, że. Um, plastik jest wszędzie w Chinach. Um, I że też musiałam się zastanowić, jak mogę cały czas być w tej takim eko-stylu. Eko <laughs> Czy jak jeździłam na market, to też miałam te swoje torby, i wszyscy byli zdziwieni, ale starałam się używać swoje. Musiałam też przestawić się i tak trochę ich nauczyć też, tam gdzie jeździłam. Więc jak jechałam do Japonii, bo myślałam, ponieważ Japonia um, recyklinguje swoje śmieci, przetwarza i oni są jednymi z najlepszych mhm. na świecie. Więc bardzo miałam w głowie, że oni mają minimalną ilość y, plastiku. Wszelkiego rodzaju opakowań. No i wyobraź sobie, jak się bardzo myliłam, tam jest spakowane wszystko. W supermarkecie będzie pakowane wszystko w foliówki. Y, jedna, jedna truskawka potrafi być zapakowana w y, y, Właśnie broku, pół brokuła, później wpakowane folie. Więc ten moment, w którym ja przyjechałam. I zobaczyłam ilość plastiku, którą przynoszę do domu. To, to był też moment, że którym okej, okay, dobra, tak tu jest, trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast sortowanie śmieci jest tak restrykcyjne i na tak wysokim poziomie, że naprawdę tutaj nie ma przeproś. Jak tego nie mhm. robisz, to, to wrócą do ciebie i ci pokażą. Więc ja już, ja już, ja już się tego nauczyłam, i moment pamiętam, jak się wyprowadzałam. Do mojego apartamentu like, w Tokio, to pierwsze było, że poszłam ze swoim agentem. Wiedział, teraz mi opowiedz, gdzie ja sortuję i co to robię. On też niewiele wiedział, bo każdy, każdy blok ma inaczej albo każdy taki rewir ma inaczej. Więc później obserwowałam, jak to robią lo lokalesi. Sortują wszystko, myją wszystko, zdzierają etykiety i tak dalej. Jest to super zorganizowane. Ale rzeczywiście tego plastiku znosisz do domu ogromne ilości. Jeżeli coś kupujesz też w Japonii. Co jest też z jednej strony cute, jak to mówią kawaii w japońsku, bo oni zapakują ci tak wszystko pięknie, że mała rzecz, która by dla Ciebie była nieistotna, ona jest tak cudowna, piękna, przez to zapakowanie też, opakowanie, e, pięć różnych warstw. Jest to cudne, ale to też ale jest też produkcja. śmieciem. I to jest śmieć. Więc jak mnie dzisiaj pytasz, to rozumiem, że dla nas definicja bycia eko jest w każdym kraju inna. I wiesz, fajnie sobie zorganizowała Japonia. Oni super to przetwarzają, mam to pod kontrolą. Wszyscy, wiesz, tam jest też czysto, wszyscy sortują, wszyscy wiedzą, gdzie to wyrzucać. Nie ma, że tu wyrzucam puszki, a ja wrzucę coś innego. Ale kurczę, w Chinach było też inaczej, chociaż Chiny wprowadzały tą ekologię i ten, powiedzmy, waste sorting. W Polsce to już od dawna jest i ludzie się też przyzwyczaili, ale też oznacza to co innego, jakby staramy się produkować też mniej, tak? jakby mindset jest też inny. To nie jest ciekawe? To jest super ciekawe. To jest ciekawe, ile zarządzanie śmieciami można powiedzieć o jakimś kraju. To kto by pomyślał? Dokładnie. Ale ile stresu też może spowodować. E, ja mieszkam teraz w, w domu e, i wyrzucamy śmieci w odpowiednim... Tak pewnie też jest wszędzie, to nie jest jakaś... E, jakby tylko, tylko japońskie, ale wrzucamy powiedzmy zwykłe śmiecie we wtorki i w piątki. O odpowiedniej godzinie przyjeżdża śmieciarka i zabiera. I jeżeli źle posygorupowała śmieci, to dostaniesz upomnienie, na lepkę na śmieciach, żeby je jeszcze raz sortować. Czyli zabierasz je do domu, jeszcze raz przetwarzasz chciałam powiedzieć. No nie możesz przetworzyć, ale musisz naprawdę się postarać, bo, bo oni tego nie wezmą. Podoba mi się to. Mi się to też podoba, jak już umiem to robić. Znaczy wydaje się być to trochę takie męczące, ale jeżeli to służy temu, że dzięki temu potem ten plastik wraca do, na półki sklepowe i może być w jakimś takim obiegu kontrolowanym, Prawda? no to myślę, że jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie na te czasy, więc gdzieś tam to pójście z biegiem czasu i po potrzebami współczesności jest obecne w Japonii, więc ja tutaj... Tak. Ale wiesz co jest ciekawe w Japonii? Ciekawe jest to, że jeżeli chcesz coś wyrzucić, co jest większym gabarytem, nie jesteś w stanie tego zrobić. To nie mówię o jakimś, wiesz... Pralce. Pralce. To wiadomo, że wszędzie musisz rejestrować i przyjeżdżać. W po Polsce też jest tak. E, natomiast e, wszystko to, co nie wejdzie ci do, do takiego, takiej foliówki, nie wiem, powiedzmy 50-litrowej, musisz zgłosić. Zgłaszasz, dostajesz, płacisz za to oczywiście, dostajesz etykietę, nalepkę i oni mówią: Dobra, przyjdzie w poniedziałek o 8, między 8 a 10, i wtedy wyciągasz te wszystkie swoje rzeczy z tą etykietą, tak, żeby oni widzieli, i wtedy to zabierają. I w Tokio też jest tak, że te wszystkie śmieci są na, na, tra na, na trawniku, na, na ulicy, na chodniku. Jakby jest pewne miejsce, i powiedzmy raz w miesiącu w piątki, możesz wyrzucić rzeczy, za które wcześniej zapłacisz, i je wtedy wyciągasz z domu. Wiesz, jak płacisz za rzeczy, to też jest ciekawe, które wyrzucasz, to też się znasz, co kupujesz mm -hmm. w to miejsce. Prawda? Mądre. Mądre. I dlatego też Japończyków podejście mi się to też teraz podoba, bo gadałyśmy o tym, że o kurczak coś jest zepsute albo coś, co naprawiają. Oni naprawiają, naprawiają, dopóki naprawdę już wiesz, nie działa, i wtedy to wyrzucasz. Ale to, co działa, jakby, tylko, jakby nie pozbywasz się tego, tylko cały czas jakby utrzymujesz w dobrym stanie i to jest cudne. Powiedziałaś po raz drugi, że mieszkasz w domu, więc ja pociągnę ten temat, bo jestem ciekawa, co to znaczy, że mieszkasz w japońskim domu. Tak, mieszkamy w japońskim domu z japońskim ogrodem. I to nie jest taki, to jest um, są stuletnie, dwustuletnie, czterystoletnie domy, tak drewniane domy. To jest taki dom, który był zbudowany 30 lat temu, powiedzmy, w takim stylu japońskim, z japońskim ogrodem, statami. Wielkim pokojem, siodzi, czyli przesuwnymi drzwiami. Um, ta wielka powierzchnia, tatami właśnie. Z też miejscem na, jakby takie tradycyjne, tak alkowa, którą, w, w której wieszasz, um, jakąś kaligrafię. Masz miejsce też na swój ołtarz buddyjski. No, musiałam trochę o tym poczytać e, też. Um, niesamowite przeżycie. To jest, to jest moja, po prostu mój highlight japoński, ponieważ ja uwielbiam architekturę i, i, i wnętrza i nie sądziłam, że to, co mówiłam do ludzi wcześniej, mówiąc jak można żyć lepiej w domu, jak można złapać ten balans pomiędzy wiesz, naturą, a byciu we wnętrzu, em, jak konstruować przestrzenie, które sprzyjają twojemu nastrojowi, albo jakby trochę jakby zasilają ciebie nie? energetycznie, mówiąc o kolorach itd. i tak dalej. I mieszkając teraz w japońskim domu, po prostu też to odczuwam. Jakby chodzenie po tatami, po macie tatami, gołą, gołą stopą jest tak stymulujące, takie, wiesz, jakby trochę otulające, nie wiem jak to inaczej określić otulające, Kojące. to jest taka magia kojąca dziękuję. E, spo, jakby Twój umysł jest supo, spokojny. I też jakby to miejsce, w którym mamy, mm, e, powiedzmy, jak mogłabym to nazwać, duży pokój, living room. Zostawiliśmy taki japoński. Mhm. Więc, więc ten moment, w którym chcesz złapać spokój i oddech, jest tam. Jak działają te drzwi przesówne, siodzi, papierowe, jak zamykasz wszystko, jesteś w takim trochę pudełku, w takiej izolacji. I to jest niezwykłe dla zmysłów, więc eksplorując ten temat bycia tam, wiesz, jakby wszystkiego, czego się uczy, też zapisuję, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest niezwykłe, ale nie można tego opisać słowami. Może ja dzisiaj jeszcze nie potrafię. Um, ale to jest przeżycie. I to jest. Um, Japoński ogród też nie jest ogrodem takim, w takim znaczeniu, jak my go znamy w Polsce albo. Może w Chinach to nie, 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 ale w Polsce, tak? Jakby ogród jest takim miejscem, gdzie idziesz i siedzisz, celebrujesz życie, posiedzisz w ogrodzie. Japoński ogród jest do oglądania z domu. No i ja oczywiście siadam z piórem, czasem piję kawę i wszyscy tam zaglądają, nie? bo to jest dosyć nietypowe, że ktoś siedział w ogrodzie po prostu, bo pijał kawę. Więc mamy ciekawe. tam. E, ale otworzysz wszystkie drzwi przesuwne i widzisz ten ogród. Kiedy wiół masz na przepiękny ogród japoński. Mamy swój stawik z, z rybami. To też było dosyć nowo. Nigdy nie miałam akwarium, a tu nagle trzeba jeszcze ogarnąć ten staw. Ehm, cudne. Cudne doświadczenie. Po prostu ja z tego jestem absolutnie, niezmiernie zadowolona. E, japońska kuchnia z taką dziurą w podłodze, jak ja tu mówię, w której można się schować nawet. Gdzie właśnie zostawiasz miso, wszystkie pikle i tak dalej. masz taką wielką Ekstra. lodówę w podłodze. I to jest też bardzo typowe, bardzo japońskie. Mm, no ale nie ma zmywarki. Nie wiem, nie było zmywarki 30 lat temu. Ja mam takie szczęście, ale ja po prostu nie lubię mieć naczyń. Dzięki Bogu mój mąż lubi. Natomiast to też jest właśnie typowa japońska kuchnia. Duży zlew, duża dziura w podłodze, miejsce na pikle. Rozmarzyłaś mnie opowieścią o domu. Czy nie masz tak, że im więcej czasu spędzasz w Japonii, tym bardziej lubisz to miejsce i się właśnie w nim tak rozgaszczasz, czy nawet rozkochujesz? Jak, czy, czy, jak jest, jaka jest właśnie Twoja relacja z tym krajem wraz z biegiem czasu? I czy czujesz, że hmm. to jest takie miejsce, które, w którym chciałabyś pobyć dłużej? Widzisz siebie właśnie w Japonii? Czy, hmm. czy Azja po prostu jest dla ciebie taką destynacją, która hmm. cię woła i, i chce cię zatrzymać? Myślę, że nie zostanę w Japonii długo. A tak, żebym powiedziała, że na zawsze. Hmm. Natomiast ten moment, który mam i tą radość z odkrywania Japonii nadal jest czymś, co mnie bardzo inspiruje. Ponieważ e, wszystko, o czym myślałam do tej pory, że jest prawdą na temat taki, Japonia mi po prostu zupełnie burzy, cały ten system. I mi się to podoba, bo to mnie zmusza do myślenia. E, pewnie teraz jestem otwarty na japoński dom ponieważ już wiedziałam o pońskim domu więcej, już mogłam się trochę rozgościć też w tym temacie i powiedzieć, okej, okay, fajnie, fajnie, to ja chcę trochę pobyć tam. I ta otwartość prawdopodobnie też jest wprost proporcjonalna do czasu, który tam spędzam i już się czuję bardziej komfortowo, już mam mniej oczekiwań, bardziej jakby chłonę to, co jest. Uwielbiam Azję, oczywiście, ale Azja jest po prostu różnorodna, tak jak powiedziałaś, że gdziekolwiek pojedzie, pojedziemy, zawsze mamy jakieś wyzwanie. Japonię absolutnie kocham, uwielbiam i ich życie w japońskim domu też mnie uczy. Jakby uczy mnie wszystko, co odnajduję tam, albo gdzie idę i obserwuję lokalnych, lokalnych jakby Japończyków, lokalne osoby. Mam wrażenie, że później wracam i testuję, wie, ale to jest smart. Chcę tak. I chcę tak jak oni. Jakby wiesz, chcę się tego uczyć. I też wiem, że się nigdy nie nauczę tak jak oni, ponieważ ja się tam nie urodziłam. Ja nie mogę odbierać Japonii dokładnie tak jak oni, ale mogę mieć radość z tego, e, co się tam dzieje i, i mogę chłonąć to. Um, uwielbiam nasz japoński dom właśnie z tych różnych mm, japońskich e, rutyn, które są tam, że jakby ten dom cię zmusza, mhm. żebyś Sprzyja weszła. Mhm. Musisz wejść w tą formę. I zaczynając od kapci w domu, co jest cudne, bo oni mają kapcie na wszelkie mm, mm, przestrzenie w domu. Czyli to nie są tylko kapcie domowe, ale będą kapcie w toalecie, będą kapcie na zewnątrz, jak wychodzisz, wiesz, są osobne kapcie na wszystko. Każdy ma swoje, czy są jedne kapcie do łazienki dla wszystkich. Są jedne kapcie dla, dla wszystkich łazienek, ale to są tylko te. I mi się tyle razy udało wyjść z tymi w tych kapciach na zewnątrz. I że teraz się opinuje, ale. To jest cudne, wchodzisz do domu, ściągasz buty, zostawiasz wszystko, co jest, wiesz, z zewnątrz, dokładnie tam, co kadasz i jest zupełnie inna forma. Możesz e, wtedy też na tatami jak stąpasz sobie albo w skarpetkach. Bardzo często też ludzie w skarpetkach chodzą. Mam czyste skarpetki i czyste stopy i też o to bardzo dbają. I czyste podłogi. I czyste podłogi, ponieważ sprzątają codziennie. I widzisz, to też jest coś. Czego się nauczyłam i obserwowałam, pamiętam, pierwszy mój miesiąc w hotelu. Widziałam gościa codziennie o 6 rano z miotełką, który sprzątał wejście do klatki. To był budynek mieszkalny. I później się to wiedziałam, że każdy z nich po prostu sprząta. Jakby Japończycy mają to we krwi. Mają podłogę, sprzątają, sprzątają publiczne też miejsca. I ja tak za nimi też sprzątałam. Jak ktoś znalazł jakąś puszkę, to też jakbyś się nauczyłam, że mi zależy też, żeby było ładnie i czysto. Ale to jest takie cudne. I teraz. I robię to codziennie. Mam czyściutko, pięknie. Um, no ale też głowa jest spokojna wtedy. Więc widzisz, to są takie rzeczy, które jak trochę zaczniesz kopiować, może jeszcze nie rozumiejąc do mm -hmm. końca, sprawia dużo radochy na koniec. I Japonia jest właśnie o tym. Jest niezwykła i cudna. Jakbyś miała opisać ten kraj w trzech słowach, udałoby się? Bo miałam cię spytać o Tokio, ale czuję, mm -hmm. że Czuję, że bardziej ciekawi mnie, jak opiszesz Japonię. Um, czasem trudne, ale magiczne. Piękne. O tym jest ta cała historia japońska. Powiem ci, że też ta, ta rozmowa pokazała mi, że Japonia zdecydowanie i, i Tokio, i Japonia zasługują na osobny cykl rozmów, czy rozważań, albo nawet i różne podcasty, bo, bo jest to temat tak ta... odległy temu, w jaki sposób my Postrzegamy świat i w jaki sposób my funkcjonujemy, że jest tutaj bardzo wiele dróg, którymi moglibyśmy pójść. Natomiast zadam Ci ostatnie pytanie, które też zadaję wszystkim, czyli jeżeli nie Japonia, to. To jakiś inny kraj w Azji. Jakiś Może nowa nowy? Korea? Nowy dla Ciebie. Tak, tak, albo Indie, Co to było totalnym już ekstrem. Nie mogę się czekać, aż cię wtedy zaproszę na kolejny odcinek w nowym miejscu. W Tak. Aga, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To było bardzo. dla mnie niesamowicie fascynujące i zachęcające do tego, żeby, żeby więcej się nauczyć i, i zarówno z książek, które może nam polecisz i uda nam się coś podlinkować, ale też z rozmów no i z podróży. I pamiętajmy, że jednak Japonia dla turysty to nie jest ta sama Japonia której doświadczamy mieszkając tam, więc to było bardzo ciekawe móc z sobą się przejechać dziękuję tam na chwilę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością. Do usłyszenia. Super, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.